Tak, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym kolejnym studium Biblii. Moi drodzy, dzisiaj będziemy analizować kolejne rozdziały Ewangelii Marka. Będę odpowiadał na Wasze pytania, które zadaliście, moi drodzy. A pytania te i rozważanie dotyczy Ewangelii Marka, rozdziały od 7 do 11. Po dzisiejszym spotkaniu, po dzisiejszym studium zostanie nam jeszcze tylko jedno spotkanie w kontekście rozważania Ewangelii Marka. Będą to rozdziały ostatnie od 12 do 16. Później przejdziemy już do ostatniej Ewangelii synoptycznej, tak? Czyli synoptyczne Ewangelie to Mateusza, Marka i Łukasza, więc do Ewangelii Łukasza przejdziemy za 2 tygodnie. Bardzo Wam dziękuję za pytania, za to, że jesteście. Witam Dominika. Witajcie, kochani. Witaj, Dominiko. Ewa, jestem. Witajcie. Witam bardzo serdecznie. Moi drodzy, na początku, zanim się pomodlimy, zanim zaczniemy rozważać dzisiejsze rozdziały Ewangelii Marka, zachęcam Was, byście sobie otworzyli pierwszy list do Tymoteusza. Oczywiście Paweł pisze te słowa do Tymoteusza. Benia, witam serdecznie. Paweł pisze te słowa do Tymoteusza, ale może pominę tutaj dwa wersety, które bezpośrednio dotyczą Tymoteusza, ale całość jest jak najbardziej stosowna na dzień dzisiejszy. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział. Kochani, przeczytamy sobie i wskażę uwagę na to, co ważne. Michał, Bigda, cześć wszystkim, witamy Cię, Michale. A więc rozdział 4, 1 list do Tymoteusza. A duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych, jest tutaj powtórzenie słów Jezusa Chrystusa, które jak wiemy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza aż 3-krotnie podkreślił odstępstwo jako to, co jest zapowiedziane na czasy końca. Więc jeszcze raz, a duch, czyli Duch Święty, otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary. Mamy kilka tutaj przykładów. Dając posług zwodniczym duchom i naukom demonów. Mówiąc kłamstwo o budzie, mając napiętnowane sumienie. To jest bardzo ważne, bo o co w tym chodzi? Mówiąc kłamstwo w obudzie, mając napiętnowane sumienie. Ktoś, kto ma napiętnowane sumienie, trwa w grzechu. Tak? Dlatego wtedy mówi kłamstwo w obudzie. Wie, że coś jest nieprawdziwe, ale jest w jakiejś denominacji, organizacji chrześcijańskiej. Mówi nieprawdę. W celach zarobkowych, czy jakikolwiek innych. Dlatego, że jego sumienie jest napiętnowane, go nie prowadzi Bóg. A więc bardzo ciekawe rzeczy i przykłady, co się dzieje w takich zgromadzeniach. Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, to mamy typowy katolicyzm z ich celibatem, ale też nakazując powstrzymywać się od pokarmów, których Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę, to są wszelkie adwentystyczne ruchy, które na przykład zabraniają jedzenia wieprzowiny, tak? Bardzo wyraźnie czytamy, że będą nakazywać powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Uświęcone bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Na to ja chcę zwracać i zwrócić w ogóle uwagę, że to, co mamy robić w dzisiejszych czasach, poprzedzających przyjście rychłe Jezusa Chrystusa, witaj Greciu, witaj Paulinko, to jest właśnie studium Biblii. To jest głęboka analiza Biblii, zwłaszcza z powodu tego, że wiele odstępstw zostało nam przepowiedzianych. Tutaj jest tylko przykład zakazu wstępowania w związki małżeńskie, czyli katolicki celibat, jak i niejedzenie pokarmów zwierząt, czyli ruchy adwentystów, ale jest tego wiele więcej. Dlatego potrzebujemy bardzo uważnie studiować Słowo Boże w każdym aspekcie. Wiesia, witam Ciebie bardzo serdecznie. I dalej czytamy. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie, sam zaś ćwicz się w pobożności. Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia. Dlatego pracujemy, jesteśmy lżeni,
że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To nakazuj i tego nauczaj. Jeszcze raz, czego? Pokładania nadziei w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Grzegorz, witaj, bardzo serdecznie Cię witam. A więc to nakazuj, tego nauczaj, że Bóg jest, mamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, mamy zbawienie w Jezusie Chrystusie, ku chwale Boga Ojca Jahwe oczywiście, ale wszystko jest w Jezusie Chrystusie. To nakazuj, tego nauczaj. 13. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. To mamy robić. Nie zwracać się ku baśniom, nie zwracać się ku co mi się wydaje, a tamtemu się wydaje, co jeden drugi robi, prorokuje, czynią wielkie rzeczy, tylko dopóki Chrystus również nie przyjdzie, tutaj Paweł mówi o sobie do Tymoteusza, ale my to możemy przenieść na grunt Jezusa Chrystusa. Dopóki Pan nie przyjdzie, pilnuj czytania, oczywiście Słowa Bożego, zachęcania i nauki, czystości nauki, tak? 15. O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Nasz postęp, wzrost w Duchu Świętym jest tylko i wyłącznie poprzez Słowo Boże, poprzez zrozumienie wszystkiego, czego naucza Słowo Boże. W tym jest Duch Święty, tak? W tym jest wzrost Ducha Świętego. To jest podążanie w zgodzie z Duchem Świętym. O tym rozmyślaj i temu się oddawaj, aby Twoje postępy, czyli wzrost duchowy, były widoczne dla wszystkich. Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tych rzeczach, tu najważniejsze, bo to czyniąc, witam Jolanta, witam, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Dlatego też, kochani, dzisiaj się tutaj zgromadziliśmy, by rozważać kolejną porcję Słowa Bożego. Kochani, specjalnie to czytałem, byście mieli okazję się zgromadzić, bym teraz mógł zwrócić się do naszego Boga w modlitwie. Dlatego zachęcam wszystkich, moi drodzy, byście skupili, schylili swoje czoła i skupili się razem w modlitwie do naszego Boga. Drogocenny, po trzykroć święty Boże nasz, który zamieszkujesz niedostępne dla nas niebiosa. Bardzo Ci dziękujemy za tą chwilę, za ten moment, że w gronie braci mogliśmy się tutaj zgromadzić, by robić coś bardzo ważnego, by rozważać kolejną dawkę ze Słowa Bożego. Jest bardzo wiele mylnych nauk, różnych chrześcijańskich nurtów, które nie mają z prawdą nic wspólnego. Dlatego dziękujemy Ci za Twoje Słowo, Ojcze, za to, że jest ono żywe i przenika nas do rozdzielenia duszy i ducha jak miecz. Jest też dla nas lustrem, byśmy się mogli w nim przeglądać, widzieć, co jest do zmiany, czy trwamy w Chrystusie, czy jesteśmy dla Ciebie obrzydliwością, bo trwamy w grzechu. Dziękujemy Ci za to wszystko, Ojcze, że dzięki temu rozumiemy, że nie ma zbawienia w religii, która wielokrotnie nas zwodzi na różne sposoby, ale zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Jeżeli ktokolwiek stawia cokolwiek w miejsce zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie, niech będzie przeklęty. Tak zapowiedział Paweł, kto głosi inną Ewangelię niż tą, którą przyjęliśmy, która jest o Jezusie Chrystusie, niech będzie przeklęty. Dziękujemy Ci za wolność w Jezusie Chrystusie, nie wolność dla grzechu, ale wolność od prawa i wolność jakiegokolwiek potępienia ze strony ludzi religijnych. Rozumiemy również, Ojcze, że ta wolność i przebywanie poza religią wcale nie pozwala nam przebywać w samotności, ale mamy zgromadzać się z braćmi, razem z nimi wyczekiwać przyjścia naszego Pana, spełnienia się wszelkich obietnic, ale przede wszystkim mamy działać ku potrzebom i dobru innych. Mamy prowadzić Twoje kosztowności, obracać darami, które mamy, by przyprowadzać i pomnażać Twoje imienie, nasz Panie Jezusie Chrystusie, a są to wszyscy ludzie, którzy mogą przyjść do Ciebie, oddać Tobie swoje życie i zostać zbawieni. Z tego każdy z nas, jako sługa Chrystusowy, zostanie przed Twoim Trybunałem rozliczony. Są to bardzo poważne kwestie. Jest to wielki zaszczyt, ogromny zaszczyt, który dałeś swoim sługom, chociaż aniołowie sami pragną i pragnęli tej służby dla siebie. Ty jednak postanowiłeś, że dasz to swoim braciom, swoim siostrom. Jest to ogromny skarb, który mamy w naczyniach glinianych. Prosimy, Ojcze, poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, byś był obecny,
wraz z Jezusem Chrystusem, swoim Duchem Świętym, by ten Duch Święty otwierał nasze serca, umysły, byśmy się mogli budować i wzrastać w tym wszystkim. Tym bardziej, że widzimy bliskość przyjścia Jezusa Chrystusa. Prosimy o to, byśmy mogli dalej się uświęcać, poddawać się Duchowi Świętemu, byśmy nie trwali w grzechu, który prowadzi do śmierci, ale prowadzili się i żyli w zgodzie z Duchem Świętym, wydając Jego owoce, a przeciwko czemuś takiemu nie ma prawa. Dlatego jeszcze raz bardzo Cię proszę o Twojego Świętego Ducha, Ojcze, o Twoją obecność w imieniu Twojego Świętego Syna, naszego Pana, Odkupiciela, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Fajnie, kochani, jeszcze raz Was witam. Grzesiu Lis, jesteś kochany, witam serdecznie. I witam wszystkich, którzy może nic nie napisali, a może jeszcze dołączacie. Dobrze, kochani, a więc Ewangelia Marka, rozdziały od 7 do 11. Pierwsze pytanie mamy od Pauliny i dotyczy on Marka, 10 rozdział, 11-12 werset, a pytanie brzmi: Marcinie, mnie interesuje 10 rozdział, a właśnie owe wersety 11-12 o rozwodzie i małżeństwie. Dlatego przeczytajmy sobie te słowa, moi drodzy, Marka, 10 rozdział, a wersety 11 i 12. I powiedział im, kto oddala swą żonę i żeni się z inną, cudzołoży wobec niej. A jeśli kobieta opuści swego męża i wyjdzie za innego, cudzołoży. Witaj, Małgorzata. Więc jeszcze raz piszesz, Paulino, Marcinie, mnie interesuje ten rozdział i te wersety o rozwodzie i małżeństwie. Przeczytajmy sobie jeszcze kontekst, bo kontekst zawsze jest bardzo ważny, jeżeli analizujemy kwestie biblijne i jeżeli są one jeszcze szerzej omówione, to warto kontekst odczytać. Są to wersety od 2 do tego 12, który podałaś. A więc zobaczmy jeszcze raz Marka 10 rozdział, wersety od 2 do 12. Wtedy faryzeusze podeszli, a więc faryzeusze, pamiętajmy o tym, to jest ważne. Pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. A robili to, wystawiając go na próbę. Lecz on im odpowiedział, co wam nakazał Mojżesz? A oni powiedzieli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. I te słowa, do jakich słów się odnoszą faryzeusze, jest to powtórzonego prawa, 24 rozdział, a pierwszy werset, może krótko sobie to odczytajmy. Więc Jezus zapytał, co wam Mojżesz powiedział w tym kontekście, tak? Więc oni podali te słowa powtórzonego prawa 24:1. Jeśli mężczyzna poślubi kobietę, zostanie jej mężem, a potem zdarzy się, że nie znajdzie ona upodobania w jego oczach, gdyż znalazł u niej coś nieprzyzwoitego, wtedy wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swego domu. A więc wróćmy do Ewangelii Marka. Dalej od 4, oni powiedzieli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Właśnie to przeczytaliśmy. Jezus odpowiedział im, z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przykazanie. Jest to bardzo ważne. Lecz od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą. To jest to, co Bóg zamierzył, to jest to, co Bóg uczynił. Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Jeszcze raz, to jest małżeństwo, jest instytucją utworzoną bezpośrednio przez Boga. Tak? Dlatego, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. A w domu jego uczniowie znowu go o to pytali. I powiedział im, kto oddala, to są te słowa, które zacytowałaś, Paulino, kto oddala swą żonę, żeni się z inną, cudzołoży wobec niej. A jeśli kobieta opuści swego męża i wyjdzie za innego, cudzołoży. Tak? A więc pamiętajmy na początku o tych słowach Jezusa Chrystusa, one są bardzo jasne i zrozumiałe. Należy też pamiętać o podstawie, jak Bóg zapatruje się po tych również słowach na rozwód. Ryszard Bogna, Kulik, witajcie kochani, witam. Anita Pobłocka, witam. Witam was serdecznie. Otwórzmy sobie Malachiasza, 2 rozdział.
Malachiasza, drugi rozdział, o wersety od 13 do 16. Jak Bóg zapatruje się na rozwody. A oto kolejna rzecz, którą uczyniliście. Okrywacie ołtarz Pana łzami, płaczem i wołaniem, tak że już nie patrzy na ofiarę, ani już nie przyjmuje chętnie ofiary z waszej ręki. Wy jednak mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą, a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. Czy nie uczynił jednej, choć mu jeszcze zostało ducha? A czemu jedną? Aby szukał potomstwa Bożego. Tak więc strzeżcie swego ducha i niech nikt nie postępuje zdradliwie z żoną swojej młodości. To właśnie robili faryzeusze. Zdradliwie postępowali. O tym powiedział Jezus, że z powodu waszej zatwardziałości Mojżesz wam na to pozwolił. Ale nie tak było od początku. Nie taki był plan Boży i cały czas się to na kartach Biblii przedstawia. Mówi bowiem Pan, czy Jahwe, Bóg Izraela, że nienawidzi rozwodów. Bóg nienawidzi rozwodów. On uczynił mężczyznę, kobietę jednym ciałem. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Bóg Izraela nienawidzi rozwodów, gdyż ten, kto to robi, okrywa swoim płaszczem okrucieństwo, mówi Pan zastępów. Tak więc strzeżcie swego ducha, nie postępujcie zdradliwie. Chodzi więc o to, że Izraelici wykorzystywali tą lukę dawania listu rozwodowego po to, by postępować zdradliwie. Czyli przysłowiowo zupa była zasłona i to już wystarczy, tak, by się rozwieść z młodszą, z piękniejszą, ładniejszą. O tym tutaj czytamy. Jezus zwrócił uwagę na coś, czyli powiedzmy na jedyną możliwość, bo jeżeli mówimy w ogóle o rozwodach, kochani, to zazwyczaj jest to podawane w kontekście, czy mogę wyjść drugi raz za mąż, albo czy po rozwodzie mogę się ożenić. Tak? Głównie o to się pyta po rozwodzie, czy mogę. Z Mateusza 19 rozdział, zerknijmy na słowa Pana Jezusa Chrystusa. Jest to jedyny dany, że tak powiem, okoliczność, przez którą ktoś może zawrzeć drugi związek małżeński. Mateusza 19 rozdział, werset od 3 do 13. Wtedy przyszli do niego faryzeusze, znowu oczywiście faryzeusze, wystawiając go na próbę i pytając, czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. Tak? To o tym już właśnie powiedziałem. A on mi odpowiedział, nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? I powiedział, dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę, połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. To jest ten sam fragment, ale Mateusz go rozszerza, tak? A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Zapytali go, dlaczego więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić ją? Odpowiedział im, z powodu zatwardziałości waszego serca. Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony, ale od początku tak nie było. Czyli nie była to wola Boża nigdy. Lecz ja wam mówię, i to jest ważne, kto oddala swoją żonę z wyjątkiem przypadku nierządu. A więc Jezus mówi, że jest jeden wyjątek, czyli jeżeli twój współmałżonek zdradzi cię seksualnie z inną partnerką, wciąż możesz wybaczyć, jeżeli okazuje skruchę ten, kto zdradził, możesz pozostać. Ale Jezus mówi, że uwalnia cię to od pozostawania jednym ciałem, dlatego że to jedno ciało zostało przerwane, złamane. Czy to rozumiemy? Jeżeli łączy się z kobietą, staje się z nią jednym ciałem. Seksualnie łączy się z kobietą, staje się z nią jednym ciałem. Jeżeli ona jednak współżyje z kimś innym, to zostaje złamane. Tak? I o tym mówi Jezus Chrystus, że to jest podstawą do rozwodu, do zawarcia ponownego związku małżeńskiego. Kto oddala swoją żonę z wyjątkiem, czyli jest wyjątek w przypadku nierządu i żeni się z inną cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną cudzołoży. Powiedzieli mu jego uczniowie, jeśli tak ma się sprawa mężczyzny z jego żoną, to lepiej się nie żenić. A on im powiedział, nie wszyscy to pojmują, ale tylko ci, którym to jest dane. Oczywiście pozostawanie związku
zaraz sobie to też powiemy, w separacji nie jest czymś łatwym, bo wciąż mamy naturalne pożądania, tak? Mężczyzna do kobiety, kobieta do mężczyzny. Więc mówią, no to troszeczkę bez sensu. Ale Jezus zwraca uwagę tutaj na duchowość. Paweł również to opisywał, że ze względu na czas, nawet ci, którzy mają żony, powinni tak postępować, jakby je nie mieli. Tu nie chodzi o zaniedbywanie, ale skupienie się na sprawach duchowych, na głoszeniu, tak? Ze względu na czas, bo jest to czas końca. No i czytamy, Jezus powiedział to w taki sposób w odniesieniu do duchowych rzeczy. Są bowiem eunuchowie, którzy tacy wyszli z łona matki, są też eunuchowie, których ludzie takimi uczynili, ale są również eunuchowie, którzy ci, czyli ci, którzy nie na przykład kaleczą się, tak, jeśli chodzi o narządy płciowe, ale wybierają życie w samotności, są również eunuchowie, którzy się sami takimi uczynili dla Królestwa Niebieskiego. Więc sami postanowili, niczego sobie tam medycznie nie przerwali i tak dalej, tak? Kto może pojąć, niech pojmuje. Wtedy przyniesiono mu dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc jedyną możliwością zawarcia kolejnego związku małżeńskiego jest cudzołóstwo. Moi drodzy, a co wtedy, gdy mąż na przykład bije żonę, bije dzieci, źle traktuje i nie da się razem żyć? Oczywiście, moi drodzy, są takie przypadki i czasami jedynym wyjściem jest prawna separacja. Ale nie ma prawa osoba, która odchodzi, wejść w nowy związek małżeński. Tak? A więc taka prawna separacja nie uwalnia cię, nie daje ci prawa do wejścia w nowy związek małżeński, jeżeli nie było tego wyjątku, czyli za wyjątkiem nierządu, tak? Czyli cudzołóstwa, tak to opisał Jezus Chrystus. Możesz wyjść, możesz zażądać prawnej separacji, jeżeli nie da się żyć, ale nie masz prawa wejść w kolejny związek małżeński. To samo powtarza nam apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale. Wersety od 10 do 15. Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, żona niech nie odchodzi od męża. Lecz jeśli odeszłaby, niech pozostanie bez męża, albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niech nie oddala żony. Pozostałem zaś, mówię ja, a nie pan, jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala. A jeśli jakaś żona ma męża niewierzącego, a ten zgadza się z nią mieszkać, niech od niego nie odchodzi. Mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę, a żona niewierząca uświęcona jest przez męża, inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. Lecz jeśli niewierzący chce odejść, niech odejdzie. Mówimy tutaj o separacji. W takich przypadkach ani brat, ani siostra nie są w niewoli, Bóg zaś powołał nas do pokoju. Kochani, to nie jest dowód, to nie jest powiedzenie, że jeśli niewierzący chce odejść, niech odejdzie, a w takich przypadkach ani brat, ani siostra nie są w niewoli, nie chodzi o to, że ty możesz, gdy odejdzie ktoś bez powodu, wejść w kolejny związek małżeński. Bóg uczynił mężczyznę kobietę i związek małżeński i niech człowiek tego nie rozłącza. Obojętnie, czy byli to wierzący, czy niewierzący. Czy to rozumiemy? Dlatego jeżeli niewierzący odchodzi, ale nie ma tam cudzołóstwa, on żyje sam, ty nie masz prawa wejść w kolejny związek małżeński, masz prawo jednak mieszkać osobno, bo on sam odchodzi na przykład. Albo jak wcześniej powiedzieliśmy, po prostu życie z takim człowiekiem jest niemożliwe, bo bije, znęca się jakkolwiek, tak? Można zażądać prawnej separacji, Paweł nam o tym tutaj mówi, że jesteśmy powołani do wolności, ale jeszcze raz, jeżeli zostaliśmy związani węzłem małżeńskim, złączyliśmy się jako jedno ciało i to nie zostało przerwane przez zdradę, nie masz prawa wejść w kolejny związek małżeński. Chyba że jeszcze poza oczywiście zdradą małżeńską jest jeden czynnik, który Biblia mówi, że możesz wtedy wyjść po raz kolejny za mąż albo się ożenić. To jest oczywisty punkt. Rzymian 7, 2 i 3. Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem. Ale jeszcze raz mówimy, jest ten jeden wyjątek. A jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. Tak więc dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa,
Także nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. Jeszcze raz, cudzołożnicą okazałaby się wtedy, gdy na przykład opuszcza ją mąż, a żyje sam i ona wychodzi za kogoś innego. To jest cudzołóstwo wciąż, bo wciąż są jednym ciałem, to nie zostało zerwane. Tak? Ale też właśnie więc nierząd, czyli cudzołóstwo, oczywiście można to wybaczyć. Jeżeli ktoś to wybaczy i znowu się połączy, na przykład seksualnie, znowu są jednym ciałem, ale po miesiącu, dwóch, trzech, czterech powie, ja ci jednak tego nie wybaczam i chcę wyjść z tego i na tej podstawie zdrady powie, że chce zawrzeć kolejny związek małżeński, to już nie ma podstaw. Tylko, że wybaczyła taka osoba, znowu się połączyła z tą osobą. Są to ważne kwestie, kochani, i myślę, że warto to wszystko przemyśleć. Dobrze. Kolejne pytanie od Pauliny. Marka 11, rozdział 20, werset. I doczytamy też ważne jeszcze wersety od 21 do 24. I pytanie brzmi, nie mogę znaleźć wspólnego mianownika pomiędzy uschłym drzewem a mocą wiary. Co Pan chciał przez to powiedzieć? Z Marka 11, rozdział. Marka 11, rozdział, a wersety od 20 po 24. A rano przechodząc zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie o tym i powiedział do niego, Mistrzu, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiedział im, miejcie wiarę w Boga. Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu cokolwiek powie. Dlatego mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Jeszcze raz twoje pytanie. Nie mogę znaleźć wspólnego mianownika pomiędzy uschłym drzewem a mocą wiary, co Pan chciał przez to powiedzieć. Oczywiście można to już wysnuć z tego fragmentu, ale przeczytajmy sobie to samo sprawozdanie w Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, a wersety od 17 po 22. Więc Mateusza 21, od 17 po 22. A opuściwszy ich, czyli cały kontekst, jeszcze dodatkowe słowa. A opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam przenocował. A wracając rano do miasta, poczuł głód. I widząc przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego, oczywiście Chrystus, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I powiedział do niego, niech się już nigdy nie rodzi z ciebie owoc. I drzewo figowe natychmiast uschło. A gdy uczniowie to zobaczyli, dziwili się, mówiąc, jak szybko uschło to drzewo figowe. Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę i nie zwątpicie, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale jeśli i tej górze powiecie, podnieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, cokolwiek poprosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie. A więc nie mogę znaleźć wspólnego mianownika, piszesz, pomiędzy uschłym drzewem a mocą wiary. Co Pan chciał przez to powiedzieć? Jezus bardzo wyraźnie zwrócił uwagę na to, żeby się nie dziwili, ale jak im zapowiedział, że oni będą czynić i większe rzeczy niż czynił Chrystus. Ja tutaj chcę bardzo wyraźnie zwrócić uwagę na to, że Jezus mówi do apostołów. Niestety bardzo często są to powody dla charyzmatyków dzisiaj, by mówić, proszę bardzo, to są słowa, my tak mamy czynić. Nie my. Jezus tego nie mówi do nas. Jezus to mówi do apostołów. Tak? Czy jest to jasne? Jezus Chrystus czynił wszelkie cuda jako znak, jako przepowiednie, jako proroctwa, które miały wskazywać uwagę na to, że On jest Mesjaszem. Wszystko, co zostało napisane, Jezus czynił. Tą samą moc Jezus Chrystus dał swoim apostołom, bo to oni mieli czynić większe rzeczy niż On, czyli rozbudować Kościół. Piotr dostał symboliczne klucze do Królestwa, czyli otworzył drogę do zbawienia poganom. To oni są filarami, jak czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich, że kościoły wzrastały i codziennie Pan przyprowadzał do nich nowych i wszyscy trzymali się nauki apostołów. O to tutaj chodzi. Więc Jezus Chrystus i apostołowie mieli tą samą moc na ziemi, czy podobną moc. O tym Jezus Chrystus bardzo wyraźnie mówi. Tutaj w kontekście tego drzewa
Jezus mówi, nie dziwcie się temu, ale wy tak samo możecie postępować, jeżeli będziecie mieli wiarę. Tak? Oczywiście z tą górą jest to przenośnia. Już podejrzewam, że wielu dzisiaj, nie wiem, no gdyby tak było, że dzisiaj każdy taką ma moc, no to uważam, że tych gór by dzisiaj zabrakło, bo wszystkie by się rzucały w morze. Jezus dał pewną parabolę, pewną analogię, że jeżeli wasza wiara będzie przynajmniej taka jak małe ziarenko, tak? Powiesz tej górze, przenieś się z tego miejsca tam. Jezus daje pewne unaocznienie, pewien przykład, przenośnie, tak? I bardzo dobrze widzimy po wylaniu Ducha Świętego, jakich rzeczy dokonywali apostołowie. Przez wiarę, nie taką ja wierzę, tylko że wierzyli w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Wzrastali i wzrośli w tej wierze, tak? Przepaski samego Pawła leczyły, gdy on był nieobecny. Paweł zmartwychwzbudził młodego chłopca, który spadł z okna, gdy przysłuchiwał się Pawłowi. Mamy wiele cudów opisanych, ale te cuda nie dotyczą nas. Jeszcze raz, Jezus potrafił zrobić to z drzewem figowym, dlatego że miał tą moc i to samo powiedział apostołom. Nie dziwcie się, bo wy, jeżeli będziecie mieli wiarę, będziecie mogli zrobić to samo. Tak? A wręcz tej górze powiedzi by się przeniosła i tak dalej, i tak dalej. Jezus mówi, wszystko cokolwiek poprosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Jeszcze raz, rozumiecie, dzisiaj gdyby to wziąć dosłownie, gdyby dzisiaj ludzie to czynili, to naprawdę ich prośby były różne, tak? Nie wiem, chcę wygrać totolotka, chcę to i tamto. Te rzeczy wszystkie dotyczyły apostołów, co nie znaczy, że my dzisiaj nie mamy trwać w modlitwach, jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą. Bóg to uczyni. Jeżeli jesteśmy wytrwali w modlitwach, to częstokroć czytamy, tak? Także mam nadzieję, moja droga, że wyjaśniłem to w miarę jasno. Mariola, Marka 9:1, Marcin nie za bardzo to rozumie. A więc odczytajmy sobie Marka 9 rozdział, a pierwszy werset. I mówił im, zaprawdę powiadam wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. To jest bardzo ważne, bo niektórzy mówią, no to chodzi o to, że w dniu Pięćdziesiątnicy został wylany Duch Święty. Nie, wtedy nie przyszło Królestwo Boże w mocy. Mówimy tutaj o przyjściu Królestwa Bożego w mocy. W takiej mocy, że wszyscy to zobaczą. W takiej mocy, że zastąpi ono wszelkie królestwa, które są na tej ziemi. Kiedy się to wydarzy? Wydarzyło się to w dniu Pięćdziesiątnicy albo dzisiaj? Nie. No to czekamy. Czekamy na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. O tym mówimy. Jezus powiedział, że stoją tu, są niektórzy, którzy nie zakosztują śmierci, a zobaczą Królestwo Boże przychodzące w mocy. O to się modlimy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czy dzisiaj wola Boża dzieje się na ziemi? Tak, dzieje się w niebie? No nie. Czy Królestwo Boże przyszło na tą ziemię? Nie. O nie się modlimy. To jest tysiącletnie Królestwo Mesjańskie. To jest przyjście w mocy i chwale Królestwa Bożego. Ale dlaczego Jezus powiedział, że niektórzy tutaj, którzy stoją, ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy? Czy któryś z apostołów tego doczekał? Nie. Jak wiemy, wszyscy apostołowie umarli. Działo się to 2000 lat temu i do dzisiaj jeszcze Chrystus nie przyszedł, tak? Jezusowi jednak chodziło o co innego, moi drodzy. I tak jak zobaczymy, kontekst, czyli dalsze słowa. Zaraz po tych słowach czytamy o przemienieniu Jezusa na górze Tabor. I od 2 do 8 czytamy tak. A po 6 dniach, 6 dni od tych słów, które powiedział Jezus. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. To jest ważne, że Piotr, Jakub i Jan, już wcześniej mówiliśmy, że bardzo często zabierał tych trzech apostołów Jezus. I do ogrodu, gdy się modlił, tak, i zawsze oni byli obecni. Tych trzech apostołów. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, wprowadził ich samych na wysoką górę, żeby byli na osobności. Przemienił się przed nimi. Jego szaty stały się lśniące, bardzo białe, jak śnieg, jak żaden folusznik na ziemi nie potrafił wybielić. No i co zobaczyli? Zobaczyli Chrystusa, Jezusa Chrystusa w chwale, w pełnej Jego chwale, czyli zobaczyli Królestwo Boże przychodzące w mocy. Jego Pana, Jezusa przemienionego.
w mocy, w której przyjdzie, chwale, której przyjdzie. Zobaczyli to w wizji, tak? Czyli nie umarli, zaraz podam drugi przykład, a ujrzeli Królestwo Boże przychodzące w mocy, w wizji. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Postawmy więc 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Tylko patrzę, jak daleko. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, gdyż byli przestraszeni. Pojawił się obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój umiłowany syn, jego słuchajcie. A nagle, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli obok siebie, tylko samego Jezusa. Tak? Poza tym, moi drodzy, apostoł Jan przed śmiercią otrzymał objawienie Jana, jak je nazywamy, gdzie dosłownie ujrzał Królestwo Boże przychodzące w mocy, bo zobaczył w pochwyceniu, jak mówił Jan sam o sobie. Czytamy o tym w 4 rozdziale objawienia. Może krótko sobie zobaczmy. Jan sam to opisuje. 4 rozdział, 2 werset. I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha. A oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. I tak dalej mamy opis dnia pańskiego. Mamy opis całego wielkiego ucisku. Mamy opis przyjście Pana. Jego drugie przyjście. Przyjście Jezusa Chrystusa i Królestwa Bożego z mocą. Zapanowanie Królestwa Bożego na całą ziemię. Tak? A więc znowu Jan w wizji zobaczył przyjście Królestwa Bożego w mocy, w jego chwale, tak? Ale w wizji. No bo jak wiemy, Królestwo Boże jeszcze nie przyszło. My, jeśli chodzi o zapanowanie Królestwa Bożego nad ziemią, na to czekamy, tak? Drugie przyjście Jezusa Chrystusa. To jest ten moment. Jeszcze możemy przeczytać, jeśli chodzi o Jana, słowa z Ewangelii Jana, 21 rozdział. Tu mamy właśnie to zapowiedział Chrystus, że Jan pozostanie przy życiu i zobaczy to. Oczywiście jeszcze raz w wizji. Jana 21 rozdział, wersety od 20 po 23. A Piotr, odwróciwszy się, zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego za nim, który też przy wieczerzy położył się na jego piersi i zapytał: Panie, kto jest ten, który Cię wyda? Oczywiście po doniesieniach ewangelicznych widzimy, możemy stwierdzić, że tym kimś, kogo Pan miłował, kto mu położył swoją głowę na piersi, był apostoł Jan. Tak? A więc Piotr pyta, gdy więc Piotr go zobaczył, czyli Jana, zapytał Jezusa: Panie, a co z nim? Jezus mu odpowiedział: jeśli chce, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. A więc tutaj apostołowie zrozumieli, że ten apostoł zostanie przy życiu, aż przyjdzie Chrystus. No i rzeczywiście tak czytamy dalej. I rozeszła się wśród braci wieść, że ten uczeń nie umrze. Ale oczywiście Jezus zdementował to, mówiąc: Jezus jednak nie powiedział mu, że nie umrze, ale jeśli chce, aby został, aż przyjdę, co tobie do tego? Tak? A więc Jezus tutaj w sposób przenośny powiedział, że on zostanie przy życiu. Właśnie tak mówimy. Poprzez to, że Jan, apostoł, w wizji zobaczył dzień pański. Tak? A więc Jezus jeszcze raz: jeśli chce, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Mówi bezpośrednio do Jana, nie mówi o wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Ale apostoł Jan dostał wizję drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Zobaczył, dożył tego czasu. Możesz inaczej powiedzieć, tak jakby się przeniósł w przyszłość. Zobaczył to. A więc Jezus o tym mówi, że nie znaczy to, że on będzie żył, aż przyjdzie Chrystus te ponad 2000 lat i do czasu, kiedy to się wydarzy, ale apostoł Jan dostał objawienie, w którym zobaczył przyjście Królestwa Bożego w mocy. To samo wydarzyło się na górze Tabor, tak? Chociaż nie tak dobitnie. Dobrze, Arek, i tutaj pewną informację również pyta Michał. Marka 7,33, Marka 8,23. Dlaczego Pan Jezus czasem pluł, jak uzdrawiał? I tutaj właśnie te wersety, Marka 7,33, czytajmy sobie. Marka 7,33, czytamy. Pan, wziąwszy go z tłumu na bok, włożył palce w jego uszy i splunąwszy,
dotknął jego języka. I Marka 8:23. Drugi taki przykład. Ująwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza miasteczko i plunąwszy na jego oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzi. No jeszcze raz, dlaczego Pan Jezus czasem pluł, jak uzdrawiał? Mój drogi Areczku, Pan Jezus mógł korzystać ze swojej mocy tak, jak zechciał. Dlatego czasami, na przykład, jak przyszedł do niego setnik i powiedział mu, by uzdrowił, prosił go, by uzdrowił jego sługę, powiedział mu, Panie, ja nie jestem godzien, byś przyszedł do mnie, byś wszedł pod mój dach. Ale ja sam jestem osobą wysoko postawioną, mam ludzi, którzy mnie słuchają. Powiem temu rób to, a tamtemu rób co innego. Również Ty, Panie, wystarczy, że wypowiesz słowo, a to się stanie. Jezus go pochwalił, mówi, że w całym Izraelu takiej wiary nie widział i mówi, stanie się według Twojego słowa, gdy wrócił jego sługa, był uzdrowiony. Innym razem, Jezus przechodząc, kobieta złapała się z kraju jego szaty, została uzdrowiona. Innym razem, gdy na przykład Jezus martwy zbudził Łazarza, nie przyszedł, nie dotknął go, tylko krzyknął, bardzo głośno powiedział, Łazarzu, wstań, tak? Po odsunięciu kamienia z grobu i Łazarz wstał. Innymi razy Jezus nakładał ręce i w ten sposób uzdrawiał. A mamy też przykłady, jak tutaj, który podajesz, że Jezus użył swojej śliny do uzdrowienia. Nie ma więc to żadnego znaczenia, żebyś powiedział, och, co to oznacza? Jak możemy to teraz sprecyzować? Nie ma to, mój drogi, żadnego znaczenia. Jezus Chrystus miał tą moc i robił to w sposób, w jakikolwiek chciał. Jednak chcę też podkreślić tutaj pewien fakt. Myślę, że jest on logiczny. Marka, ten przykład, który ty podajesz, Marka 8:23, rozciągnijmy do jeszcze 25 wersetu, czyli Marka 8 od 23 do 25. Zaraz powiem, o co mi chodzi. A ująwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza miasteczko. To jest pierwsza rzecz. Jezus zrobił to w sposób jak najlepszy dla tego człowieka. Rozumiesz, to było uzdrowienie dla niego, był ślepy. I Jezus zwrócił uwagę na okoliczności. Co chcę powiedzieć? Zobaczmy dalej. Plunąwszy na jego oczy, położył na niego ręce, zapytał, czy coś widzi. A on spojrzał w górę i powiedział, widzę chodzących ludzi, jakby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, kazał mu spojrzeć w górę i został uzdrowiony, także nawet z daleka widział wszystkich wyraźnie. Tutaj to uzdrowienie jak gdyby składa się z dwóch części. Jest to bardzo logiczne, chociaż oczywiście Chrystus mógł to zrobić za jednym razem, nie byłoby problemu, ale jeżeli dzisiaj zobaczycie, co mówi nauka, to człowiek, który był kiedyś widział na przykład, albo nigdy nie widział i nagle przywrócono mu wzrok, to umysł musi się nauczyć widzieć. To nie tylko oczy. Dlatego z reguły na początku jest coś takiego, że ktoś widzi cienie, ktoś widzi jakieś figury, które się przesuwają i tak dalej, razi go światło, bo nagle to zostaje jak gdyby uruchomione. Ale tak naprawdę to nie nasze oczy widzą, ale nasz umysł. A więc umysł musi jak gdyby sprecyzować to, co wpada przez oko. Umysł się tego uczy. Na przykład jeżeli taka osoba już by zaczęła widzieć wyraźnie, to wtedy, gdybyś postawił jabłko na talerzu przed nim, a zdjęcie jabłka w czasopiśmie, on nie potrafi tego rozróżnić. On to postrzega tak samo, dlatego że umysł musi się tego nauczyć, on musi dotknąć jedno i drugie, by umysł rozumiał. Czy to jest logiczne, kochani? Dlatego Jezus robił coś w tym rodzaju. Coś w tym rodzaju, znając anatomię, jak gdyby pozwolił umysłowi się przyzwyczaić do tego. Więc w pierwszej części Jezus, ten człowiek zobaczył jedynie cienie, jak gdyby ruszające się drzewa. W drugiej części Jezus znowu zrobił to samo, dopiero zaczął widzieć wyraźnie. Oczywiście to było bardzo szybkie, tak? To był cud, dlatego że widział już wyraźnie i podejrzewam, że nie musiał jego umysł się uczyć tego wszystkiego. Ale dzisiaj w normalnym świecie ktoś, kto nie widział grube lata, albo pierwszy raz w ogóle by zaczął widzieć przez jakąś operację, to jest właśnie to. Dla tego człowieka na początku byłaby to męka, dlatego że umysł nigdy tego nie widział, nie rozpoznawał i umysł się musi tego nauczyć. A więc to taka krótka dygresja, bo ty, Michałku, właśnie o to pytałeś. Dlaczego
to w pytaniu potem wyjdzie. Także już teraz na to odpowiedziałem. Ale reasumując, dlaczego Jezus czasem pluł, jak uzdrawiał? No, Jezus uzdrawiał w różne sposoby, tak jak sobie powiedzieliśmy. Jezus miał tą moc i korzystał z niej tak, jak uważał to za stosowne, w zależności od okoliczności. Tak? Po prostu. Dobrze. Alku, pytasz dalej. Marka, 8 rozdział, 19, 20 werset. Dlaczego z 5 chlebów było 12, a z 7 tylko 7 koszy, czyli tych ułomków, tych resztek po tym? Czy jest tu jakieś głębsze przesłanie? Przeczytajmy sobie Marka, 8 rozdział, 19, 20 werset. A więc Jezus przypomina, były dwie sytuacje pomnożenia chleba. A więc Jezus mówi tak. Gdy łamałem tych 5 chlebów, czyli przy pierwszej okazji, dla 5000 ludzi, ile pełnych koszy kawałków zebraliście? Odpowiedzieli mu 12. A gdy łamałem tych 7, czyli przy drugiej okazji, drugim takim cudzie, gdy łamałem tych 7 chlebów dla 4000 ludzi, ile pełnych koszy kawałków zebraliście? A oni odpowiedzieli 7. Jeszcze raz pytasz, dlaczego z 5 chlebów było 12, a z 7 tylko 7 koszy tych resztek, że tak powiem. Czy jest tu jakieś głębsze przesłanie? Mój drogi, nie ma żadnego głębszego przesłania. Ktoś może mówić, ale tu jest liczba 12, tu jest liczba 7 i to ma znaczenie w Biblii. Oczywiście, jeżeli ma mieć to znaczenie w Biblii, to ma. Tutaj nie ma to żadnego znaczenia. Gdybyśmy mieli się doszukiwać, że pierwszym razem było 5 tysięcy osób, a czytamy, że samych mężczyzn było 5 tysięcy, a drugim razie 4 tysiące, też byśmy się musieli dopatrywać jakiejś symboliki. Nie zawsze jest jakieś podwójne dno. Czymś, co czytamy. Czasami jest coś proroctwem, jest coś spełnieniem się proroctwa, jest coś podwójnym proroctwem, ale nie w opisach rzeczywistych. I co tutaj chcemy podkreślić? Tym, że Jezus to mówił, co chciał podkreślić? Powiedział tak. W 21 zapytał ich, jakże więc nie rozumiecie? I z kontekstu wynika, że Jezus wcześniej i po rozmowie z faryzeuszami powiedział, i gdy byli w Łodzi, powiedział, uważajcie, strzeżcie się zakwasu faryzeuszy i zakwasu Heroda. Powiedział o sensie duchowym, że to jest ich zakwas. A oni w sposób cielesny cały czas rozumując powiedzieli, no powiedział tak, bo nie mamy chleba. Jezus im przypomina, ludzie, widzieliście cuda, które się zdarzyły. Co to znaczy? To znaczy, że jestem Mesjaszem. Mówiliśmy już o tym ostatnio, że apostołowie wzrastali w tym, kim jest Jezus. Oni do końca długi czas nie rozumieli. Jak wiemy, pierwszym, który to uznał, zrozumiał z natchnienia Bożego, był Piotr. Jezus zapytał, za kogo mnie ludzie uważają? Jedni mówili, za proroka, za Eliasza i tak dalej. A Jezus powiedział, a za kogo wy mnie uważacie? I wtedy Piotr, z natchnienia Bożego, tak to czytamy, powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Innym razem, gdy Jezus uspokoił morze, dziwili się w tej łodzi, któż to jest, że nawet wiatr go słucha i morze. Tak? Po śmierci Jezusa Chrystusa, gdy przyszły kobiety, powiedziały, widziały zmartwychwstałego Jezusa, nikt temu nie uwierzył. Ani jeden z apostołów. Tak? I jak czytamy, Jezus przyszedł, już był zmartwychwzbudzony, wyrzucał im to. Zobaczcie, ile razy, chociażby tutaj w tych rozdziałach, które czytaliśmy, w Marka od 7 do 11, ile razy Jezus im mówił, że muszę pójść do Jerozolimy, zostanę zabity, ale po 3 dniach zostanie zmartwychwzbudzony. Kilkakrotnie Jezus im to mówił, a dalej nie rozumieli. I tu Jezus mówi to samo. Zapytał ich, jakże więc nie rozumiecie? To miało wskazać uwagę na to, kim naprawdę jest Jezus. Że jest Mesjaszem. Oni wiedzieli, że Jezus jest Mesjaszem, jest prorokiem, ani nie rozumieli tego do końca. Czy to jest oczywiste dla nas? Oni wiedzieli, że to jest ktoś od Boga. Ale nie mieli tego poznania, oni w tym wzrastali. I dopiero tak naprawdę właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy, w lanie Ducha Świętego, to wszystko pojęli. Jezus im powiedział, że dostaniecie moc Ducha Świętego i on wam przypomni, tak? To wszystko, co wam mówiłem. A więc tak ta kwestia wygląda. Dobrze, Arek, pytasz dalej, Marka 8,38. Czy ten fragment odnosi się do pochwycenia Kościoła, czy to do tak zwanego Armagedonu? Czyli czym jest Armagedon? Jest to sytuacja, kiedy Antychryst i wojska całego świata wyruszają przeciwko Izraelowi, by go doszczętnie zgładzić. W tym momencie przychodzi Jezus Chrystus razem z nami i tchnieniem swoich ust niszczy Antychrysta i rozbija wojska.
To jest tak zwany Armagedon, bo dzieje i stanie się to na górze Megiddo. Tak? Har-Magedon jest to hebrajskie słowo. I na tej górze Megiddo odbywały się najważniejsze bitwy Izraela. I tutaj znowu całe wojska się zgromadzą. Jeśli myślicie, że to jak całe wojska się mogą pomieścić na górze jakieś, to zobaczcie sobie, są filmy, można sobie zobaczyć, jest to ogromna ziemia, to nie tylko jakieś tam wzgórze, ale właśnie Megiddo to jest pewien obszar ogromny. I tam się to odbędzie, ta ostateczna walka przeciwko Izraelowi, kiedy przyjdzie Chrystus. A więc pytasz, czy ten fragment odnosi się do pochwycenia Kościoła, czy do tego momentu Armagedonu. Marka 8:38, odczytajmy sobie. Jezus mówi, kto się bowiem wstydzi mnie i moich słów wobec tego pokolenia cudzołożnego, grzesznego, tego i Syn Człowieczy, czyli Jezus Chrystus, będzie się wstydził, gdy przyjdzie chwale swego Ojca ze świętymi aniołami. Więc jeszcze raz pytasz, czy ten fragment odnosi się do pochwycenia Kościoła, czy do tak zwanego Armagedonu. Mój drogi, Jezus mówi, że będzie to w momencie, gdy przyjdzie chwale swego Ojca ze świętymi aniołami. Ile razy ma przyjść jeszcze Chrystus? Dwa razy? No nie raz. O pochwyceniu oczywiście ma być przed przyjściem Pana pochwycenie, ale Jezus nie przyjdzie w sposób, by zobaczyło go wszelkie oko, bo gdy Jezus przyjdzie, przyszedł pierwszy raz, przyszedł w ciele i przebywał tutaj z nami, z ludźmi i widzieli go ludzie, z nim przebywali. Drugie przyjście Jezusa ma być również cielesne. Przyjdzie w tym ciele, w którym wstąpił do nieba i zobaczy go tym razem wszelkie oko. Dlatego mówimy o drugim przyjściu Chrystusa, bo jest to cielesne przyjście, gdy go wszyscy zobaczą, osiądzie w Jerozolimie swoimi braćmi, siostrami i będzie panował na ziemi, tak nam mówi Księga Objawienia, pomimo tego, że ktoś tam sobie wyobraża. Ja wiem, że jest tu kilka osób z pewnego ruchu i tam nauczano, że Królestwo Tysiącletnie będzie w niebie. Nie jest to prawda. Oczywiście, że nie jest to prawda. Wszelkie proroctwa zapowiadają to, że Mesjasz, Shiloh, ten, do którego to należy, ma panować nad Izraelem na ziemi przez 1000 lat. Wszelkie proroctwa, że lew będzie z jagnięciem, dziecko wyciągnie swoją rękę nad jamą kobry, są to wszelkie zapowiedzi Królestwa na ziemi. Chrystus ma zasiąść na tronie Dawida w Jerozolimie. A więc nie ma to być w sposób niewidoczny w niebie nad ludźmi, którzy będą na ziemi. Jezus ma panować swoimi braćmi na ziemi z Jerozolimy. Tam mają przyjść i oddawać mu hołd i cześć. Wszystkie proroctwa o tym mówią. Tak? A więc to jest drugie przyjście Jezusa. Cielesne, wszyscy go zobaczą i Jezus zasiada na tronie Dawida. Spełnia się to o Shiloh, spełnia się to o Mesjaszu. Natomiast pochwycenie jest zejściem Pana na obłoki. Żadne oko, nikt z niewierzących Chrystusa nie zobaczy. To my pójdziemy do Pana. On jak gdyby zniży się, że tak powiem, a my zostaniemy wyrwani, by się z Nim spotkać na obłokach. To nie jest przyjście Pana. My idziemy do Pana, a nie On przychodzi na ziemię. Czy to rozumiemy? A więc przyjście Jezusa Chrystusa jest zapowiedziane drugie, jedno. Był na ziemi, to było pierwsze, umarł, poszedł do nieba, teraz oczekujemy drugiego przyjścia, by rozpoczął się, właśnie działa się wola Boża na ziemi, tak? Przyjdź królestwo Twoje, to jest ten moment. Jezus panuje na ziemi 1000 lat. A więc jeżeli tutaj, Areczku, czytamy, że Syn Człowieczy będzie się wstydził, takiego człowieka, który się go zawstydzi, gdy przyjdzie chwale swego Ojca ze świętymi aniołami. A więc gdy przyjdzie chwale, zobaczy go wszelkie oko. To jest ten sam moment, ten sam fragment jak Mateusza, 24 rozdział, a 30 werset. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi. Tak? Wszyscy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i z wielką chwałą. Z mocą i wielką chwałą. Jeszcze raz ten Marka 8:38, końcówka. Tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie chwale. Tak? Tam czytaliśmy z mocą i chwałą. A więc gdy przyjdzie chwale swego Ojca ze świętymi aniołami. A więc dotyczy to, mój drogi, jak najbardziej przyjścia, o którym tutaj czytamy, gdy przyjdzie chwale. Przyjście chwale
jest dla całego świata, jest drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Jednak czasami Biblia traktuje to zamiennie. Raz mówi, że Jezus przyjdzie z świętymi aniołami, a raz, że przyjdzie ze świętymi w odniesieniu do Kościoła. A więc kim przyjdzie Chrystus? Zarówno z nami, bo jesteśmy świętymi, świętymi Pana, przez Niego uświęconymi, a nie, że jesteśmy jacyś no super, super, bo każdy z nas jest grzeszny, co nie znaczy, że trwamy w grzechach, ale to Chrystus nas uświęca, dlatego mamy miano świętych. Tak? Ale przyjdzie też z aniołami. Tak? Przyjdzie z aniołami, przyjdzie z nami. Dlatego Biblia czasami traktuje te określenia zamiennie. Na to też bym chciał zwrócić uwagę. Zobacz, Arku, Zachariasza, rozdział 14. Ale jeszcze raz ten fragment, który się powołujesz z Marka 8:38, to przyjście Jezusa jest tylko jedno jeszcze. Jest to przyjście na ziemię. O tym mówimy, kiedy Chrystus zasiada na ziemi. To pochwycenie, my zostajemy porwani w obłoki. Nikt nie zobaczy oprócz nas Chrystusa. Zachariasza 14, rozdział, wersety od 3 do 5. Wtedy Pan wyruszy i będzie walczył. Tutaj jest opis, kiedy przychodzi Chrystus, tak opisałeś w momencie Harmagedonu, tej bitwy pod Megiddo, gdy Antychryst z wojskami będą chcieli zniszczyć Izrael. I wtedy Pan wyruszy, będzie walczył przeciwko tym narodom. To jest to przyjście drugie Pana z nami, z aniołami. Tak jak wtedy, gdy walczy w dniu bitwy. I co się stanie? Jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, a więc Chrystus schodzi w swoim ciele, w którym poszedł uwielbionym do nieba. Staje w tym ciele na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę, i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa na południe. W jakim celu? Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór. Tym wąwozem uciekną po prostu Izraelici, tak? Których to wojsko z Antychrystem chcą zgładzić. Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal. Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy. I teraz te słowa zamienne. Tam mówiliśmy o świętych aniołach. Tutaj czytamy: potem przyjdzie Pan mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. To dotyczy nas. Nie jest tutaj mowa o aniołach. Zarówno aniołowie są święci, jak i my jesteśmy świętymi Najwyższego. Tak? Tak nas Biblia naucza. Jeszcze chcę tutaj podkreślić, dla tych, którzy nie wierzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem, czytamy: potem przyjdzie Pan, chociaż jest tutaj słowo JHWH, czyli Jahwe. Potem przyjdzie Jahwe, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Kto ma przyjść? No Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest tożsamy Bogu Jahwe, chociaż nie jest Bogiem Jahwe, ale jest Bogiem, jest Jego Synem, jest natury boskiej. Dlatego zawsze jest utożsamiany w wielu proroctwach, które mówiło o Bogu Jahwe, spełniło się na Jezusie Chrystusie. Dlatego, że jest Bogiem, dlatego, że jest Bogiem Synem, chociaż nie jest Bogiem Jahwe, ale jest Mu tożsamy, dlatego wielokrotnie Biblia nazywa Jezusa tym samym mianem. Czy się z tym zgadzamy, moi drodzy? Potem przyjdzie Jahwe, mój Bóg, a przyjdzie Jezus Chrystus, tak? A z Nim wszyscy święci. Pierwszy to Tesaloniczan 3:13. Pierwszy to Tesaloniczan 3:13. Aby wasze serca zostało utwierdzone jako nienaganne świętości wobec naszego Boga i Ojca na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A więc znowu mamy święci Najwyższego, to jest Kościół, to jest oblubienica. A więc tak jak mówię, czasami Biblia traktuje to arku zamiennie. Raz mówi święci aniołowie, a raz mówi o nas jako o świętych. Może jeszcze, no chociażby, myślę, że to już wystarczy, tak? Bo jeszcze kilka mogę wersetów podać, ale jest to zamiennie. Raz święci aniołowie, raz święci Najwyższego. Bo Pan przyjdzie zarówno z nami, z Kościołem, jak i z aniołami. Po prostu. Dobrze. Dalej, Arku, pytasz Marka 9:5. Czy przemienienie Pana Jezusa miało miejsce podczas święta namiotów, czyli szałasów? Marka 9:5. Marka 9:5.
Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, to znowu mamy to przemienienie na górze Tabor. I gdy zobaczył Eliasza Mojżesza, Piotr powiedział: i przemienionego Jezusa chwalę. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, postawmy więc trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Jednak warto powiedzieć też o tym szóstym wersecie. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, gdyż byli przestraszeni. I ja Ci powiem tak, bo Ty pytasz, czy przemienienie Pana Jezusa miało miejsce podczas święta namiotów. Ja nie potrafię tego wyliczyć. Niektórzy tak mówią, że tak było. A więc podam Ci, jak niektórzy to tłumaczą. Ja akurat nie dopatruję się, czy nie widzę, nie potrafię w Biblii tego umiejscowić. Ale niektórzy tak mówią, że miało to miejsce podczas święta namiotów. Ewangelia Mateusza i Marka mówią, że wejście na górę Tabor wydarzyło się po 6 dniach. O tym czytamy tutaj w Marka na początku. Te słowa, pierwszy werset. I mówił im: zaprawdę powiadam wam, że niektórzy z tych, to co czytaliśmy, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. A po 6 dniach, czy do tego zdarzenia, po 6 dniach, tak? Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, wprowadził ich samych na wysoką górę i tam się przemienił, tak? Więc Ewangelia Mateusza i Marka podaje tak samo, że wejście na górę wydarzyło się po 6 dniach od dialogu Jezusa z Piotrem. Natomiast Łukasz stwierdza, iż Pan Jezus wziął ze sobą na górę 3 uczniów w jakieś 8, a nie 6, w 8 dni po tych mowach. Jest to Łukasza, jak sobie chcecie sprawdzić, Łukasza 9:28. W jakieś 8 dni, a nie 6, tak? Po tych mowach wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba, wszedł na górę, aby się modlić. No i tam się przemienił. Natomiast właśnie to Łukasz, jeśli chodzi o święto Sukot, czyli święto namiotów albo szałasów, to trwa ono 7 dni i cały ten okres 7 dni to święto Sukot, czyli właśnie święto namiotów, pojon Kipur, czyli po dniu przebłagania. Przemienienie odbyło się w następnym, 8 dniu, jeżeli mamy tak tłumaczyć, za tym, co napisał Łukasz. W najbardziej uroczystym dniu zwanym Simchat Tora, co oznacza radość Tory. I to właśnie niektórzy mówią, dlatego Piotr powiedział o postawieniu namiotów. A więc tak niektórzy tłumaczą, bo ten 8 dzień to właśnie to święto namiotów, głównie ten ostatni dzień. Czyli 7 dni to trwa, ale potem następuje ten 8, w którym się naprawdę to święto wypełnia. Ten uroczysty dzień Simchat Tora. Niektórzy tak twierdzą, moi drogi. Ja bym jednak chciał zwrócić sens na główny cel tego przemienienia. Raz, co powiedział Jezus, że zobaczą go chwale. Nie mieli o tym mówić, aż dopiero Chrystus zmartwychwstanie. Więc było to dla nich, budować ich wiarę. Ale poza tym Jezusowi towarzyszą Mojżesz i Eliasz. Dlaczego Mojżesz i Eliasz? Obydwaj otrzymali, czyli Mojżesz i Eliasz otrzymali objawienie na górze Synaj i uosabiają prawo i proroków. A więc ich obecność przy Jezusie wskazuje, że owego dnia, czy też te owe dwa filary Starego Przymierza wypełniają się w Jezusie Chrystusie. Tak jak mówię, często to powtarzam, w wielu kwestiach brał udział tylko Piotr, Jakub i Jan, w tych najważniejszych kwestiach. I to Piotr dostał właśnie te klucze otworzenia drogi dla pogan. I Jan dostał objawienie, Jakub też napisał cudowny list. A więc tak to się działo, tak to wyglądało, a znaczenie miało być dla nich, które mieli zrozumieć później. Tak? O co tutaj chodzi? Na razie się bali, to Piotr mówi, postawmy namioty, ale czy te namioty miało to znaczenie, że to jest święto namiotów? Ja nie wiem, Marku, nie powiem Ci. Całkiem możliwe, jeśli się tego doczytałeś. Także tak Ci powiem. Jeżeli czegoś nie wiem na 100%, to Ci tak powiem, że po prostu nie wiem, a nie będę zgadywał, tak? Dobrze. Okej. Arku, pytasz dalej. Marka 11:2. Pytanie, co to za wieś? Słyszałem kiedyś, że to właściwie była placówka oddziału Straży Rzymian przy Jerozolimie. Ja Ci od razu powiem, że... No dobrze, może czytajmy. Marka 11:2. Może od pierwszego. A gdy zbliżyli się do Jerozolimy i
i przyszli do Betfage. Więc pamiętaj, tutaj są Jezus i apostołowie, w Betfage i Betanii przy Górze Oliwnej. Posłał dwóch spośród swoich uczniów i powiedział im, idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz po wyjściu do niej znajdziecie uwiązane oślątko, na którym nie siedział jeszcze nikt z ludzi, odwiążcie je i przyprowadźcie. A więc przyszli do Betfage. To wieś. Tak? Chociaż możemy przeczytać, bo tutaj Jezus mówi, idźcie do wsi, która jest przed wami, a w Łukasza czytamy, ale nie ma tutaj żadnej różnicy, chociaż czytamy troszeczkę inaczej, Łukasza 19, 29 i 30. A gdy przybliżył się do Betfage i Betanii przy górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch ze swoich uczniów, mówiąc, idźcie do wioski, która jest naprzeciwko, tak? Tutaj mówi, idźcie do tej wioski, a tam naprzeciwko, ale nie ma to żadnego znaczenia. To jest wciąż Betfage, Areczku. Betfage albo Betpage, to znaczenie w ogóle tego słowa, to dom zielonych fig. Była to wieś w Izraelu, izraelska, tak? Położona na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, niedaleko Betanii. Dlatego czytamy, że gdy doszli do Betfage i Betanii, bo to było zaraz obok. Jeżeli słyszałeś, Areczku, że była to placówka oddziału Straży Rzymian przy Jerozolimie, bardzo możliwe, bo przecież Jerozolima była pod okupacją Rzymian. Tak czy inaczej, jednak była to wieś izraelska, nazywa się Betfage, Dom Zielonych Fig. A czy były tam wojska rzymskie? Ja nie wiem, to można sobie historycznie sprawdzić. Jeżeli sprawdziłeś i tak jest, no to najwyraźniej tak jest. Dobrze, Arek, dalej pytasz, Marka 11 rozdział od 12 do 14. Twoje pytanie, czy mógłbyś wyjaśnić tę sytuację z drzewem figowym? A szczególnie, czy odnosi się ono to drzewo do narodu izraelskiego? Marka 11 rozdział. Odszukajmy sobie Marka 11 rozdział. Wersety od 12 po 14. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. I widząc z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. A więc to ta sytuacja z tym drzewem figowym. Lecz gdy się do niego zbliżył, nie znalazł nic oprócz liści, bo nie był to czas na figi. Wtedy Jezus powiedział do niego, niech już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. No i to drzewo zwiędło aż do korzenia. Czy mógłbyś wyjaśnić tę sytuację z drzewem figowym? A szczególnie, czy odnosi się ona do narodu izraelskiego. Jak najbardziej, kochany, w Biblii, czy Biblia przedstawia naród izraelski jako drzewo figowe. Tak to wygląda. Drzewo figowe w Biblii wyobraża Izrael i to, co Jezus zrobił z drzewem figowym, jak najbardziej odnosi się do Izraela. Tutaj Jezus mówi co innego też w Łukasza, jeśli chodzi o drzewo figowe w odniesieniu do Izraela. Został zapytany, jaki będzie znak tego wszystkiego, czyli zniszczenia Jerozolimy, tak, twojego ponownego drugiego przyjścia i końca świata. Jezus mówi, Łukasza 21 rozdział, wersety 29 po 31, coś takiego. I opowiedział im przypowieść, popatrzcie na drzewo figowe, na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż bliskie jest Królestwo Boże. Jezus zwraca uwagę na drzewo figowe. Izraelici bardzo dobrze wiedzieli, że drzewo figowe oznacza naród izraelski. Jezus mówił, że przy końcu, tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiecie, iż blisko jest Królestwo Boże, bo gdy drzewo figowe wypuszcza pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko. W 70 roku Jerozolima i świątynia zostały zburzone. Naród izraelski przestał istnieć, został uprowadzony w niewolę i został rozprzestrzeniony na oblicze całej ziemi. Wzięte w niewolę wszelkie narody. Jednakże w roku 1948 naród izraelski znowu powstał. Mamy państwo Izrael z dnia na dzień. Praktycznie, można powiedzieć, pojawił się na mapie. Dzisiaj jest 8. mocarstwem światowym. Rośnie w potęgę. A więc to zazielenienie, wypuszczenie pąków przez to drzewo figowe, Jezus mówi w stosunku do Izraela i mówi, patrzcie teraz na Izrael, bo poznajecie, że lato jest bliskie. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje z czymś, z Izraelem. Wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże.
To jest znak bliskości przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Mieliśmy, czy mamy proroctwo suchych kości, tak, które Ezechiela, które mówiło o tym, że Bóg znowu postawi te kości razem, czyli naród izraelski powstanie, ale drugą jak gdyby fazą jest to, że tchnie w nie oddech życia i znowu zaczną żyć w sensie duchowym, a więc jest to, jak wiemy, przed przyjściem Jezusa Chrystusa zostanie wylany Duch Święty na resztkę Izraela, zaczną pokutować i uznają Jezusa Chrystusa jako za Mesjasza. To jest to proroctwo, które Jezus mówił, że nie ujrzycie mnie więcej, dopóki nie powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. To jest to. Jezus mówi, w tym momencie, gdy Izrael, nie mówimy o tych już nawróconych mesjanistycznych Żydach, ale Izrael, jako resztka Izraela, gdy uzna Jezusa Chrystusa za Mesjasza i tak jak Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, znowu powiedzą błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, wtedy przyjdzie Chrystus. To jest ten czas, to jest ten moment. Wśród wielu znaków, na które mieli właśnie zwracać uwagę naśladowcy Chrystusa, znalazł się znak drzewa figowego. Izrael jako drzewo figowe, mamy dużo takich określeń w Biblii, między innymi w Księdze Ozeasza. Zobaczmy sobie, moi drodzy. Ozeasza jest po księdze Daniela, a Daniela po księdze Ezechiela. Ozeasza 9:10. Znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni. Widziałem twoich ojców jak pierwszy owoc figowca na jego początku. Ale oni poszli do Baal Peor i oddali się w tej hańbie, stali się obrzydliwi, tak im się podobało. Do różnych drzew przyrównuje, czy różnych takich właśnie symbolicznych rzeczy Biblia Izraela i mają one różne znaczenie, ale Izrael jako jest przedstawiony właśnie jako drzewo figowe, tak? Jeremiasza 24 rozdział 5 werset. Zobaczmy. Jeremiasza 24:5. Tak mówi Pan Bóg Izraela, jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na tych z Judy, którzy zostali uprowadzeni do niewoli, których wysłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków dla ich dobra. Powróćmy jeszcze do księgi Ozeasza. 14 rozdział. Wersety od 5 do 7. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak Liban. Jego gałęzie rozrosną się, jego piękno będzie jak drzewo oliwne, a jego woń jak Liban. Tutaj macie słowa dokładnie do tego, co powiedział Jezus, że widzicie, że drzewo puszcza już pąki, tak? Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia, zapuści korzenie jak Liban. To jest moment powstania państwa Izrael w 48 roku. Na razie fizycznie, bez duchowego aspektu. To dopiero będzie przy wylaniu Ducha Świętego, przy uznaniu przez państwo Izrael Jezusa jako Mesjasza, tak? Jego gałęzie rozrosną się, jego piękno będzie jak drzewo oliwne i tak dalej. To również obrazowo dotyczy Izraela. Łukasza 13 rozdział. Możecie zerknąć. Łukasza 13 rozdział, werset od 6 do 9. I opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owocu, lecz nie znalazł. To słuchajcie, pomimo tego, że to jest przypowieść, to się spełniło również dokładnie w tym momencie, kiedy Jezus przeknął to drzewo figowe, gdzie nie było owocu. Tak, i ono uschło. Jeszcze raz. I opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owocu, lecz nie znalazł. Jest to przenośny Izrael. Wtedy powiedział do rolnika, oto od 3 lat przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, lecz nie znajduję. Zetnij je, bo po co ziemię na darmo zajmuje. Lecz on mu odpowiedział, panie, zostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię, obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je zetniesz. Naród izraelski został odcięty od łaski Bożej, został odrzucony, aż do tego czasu, kiedy uzna, bo wciąż ich dotyczą obietnice Boże. O tym pisze nam apostoł Paweł, o tym nam mówi cała Biblia w wszelkich
proroctwach, ale na razie jest odrzucony, bo sam odszedł. Jezus powiedział: oto wasz dom jest wam pozostawiony pusty, ale aż do momentu, kiedy powiecie: błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. I Paweł w liście do Rzymian pisze, że skoro Bóg was wszczepił jako sztuczne szczepki w to drzewo, którym jest sam Jezus Chrystus, można powiedzieć, to jakże nie będzie mógł przywrócić tych oryginalnych, tych prawdziwych z tego drzewa, jeśli chodzi o Izrael. A więc cały czas widzimy obraz drzewa, tak? I tak to wygląda. Także jak najbardziej, Areczku, drzewo figowe oznacza naród izraelski. Żydzi odrzucili Pana Jezusa jako Syna Bożego oraz Mesjasza, więc w tym miejscu wypełnienie miały słowa, które zacytowałeś, więc Marka 11, rozdział 14, 20 werset. Tak jak powiedziałem, rozpoczął się zapowiedziany dla Izraela czas niełaski, czas odrzucenia. To się stało w 70 roku naszej ery, zburzenie Jerozolimy, świątyni, pójście Izraela do niewoli. Szatan przez wieki chciał zgładzić całkowicie Izrael. Wiemy o Holokauście podczas II wojny światowej, bo szatan wie, że ich dotyczą wszelkie obietnice. Jednak Bóg chroni, pomimo tego, że jest oddzielony od nich na dzisiaj, to ich chroni z racji na te wszelkie obietnice. Tak? Jezus mówi więc, żeby patrzeć wciąż i obserwować drzewo figowe, czyli Izrael, na wypuszczenie pąków, czyli powstanie narodu izraelskiego od 1948 roku. Widzimy dzisiaj, co się dzieje, jak blisko jesteśmy tego wszystkiego, chociażby ataku Goga z Magog, to też już tłumaczyłem, dlaczego się to wszystko stanie i tak dalej. A więc zbliża się lato, zbliża się przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, zbliża się wcześniej moment uznania przez naród izraelski Jezusa jako Mesjasza. Dobrze, dalej Elżbieta. Marka 11, rozdział 9, werset i pytasz: Jezus przychodzi w imieniu Pana. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu kogo? Marka 11, rozdział 9, werset. A ci, którzy szli przed Nim i którzy podążali za Nim, wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Jeszcze raz twoje pytanie. Jezus przychodzi w imieniu Pana. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu kogo? Kto jest tym Panem? Moja droga, to cytat z psalmu 118. Otwórzmy sobie. Psalm 118, a 26 werset. Czytamy tak. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana jako Jahwe. Tutaj jest JHWH, numer Stronga 3068. Jak sobie chcecie sprawdzić, o kim jest tutaj mowa. Witaj, Arku. Witaj, Danuto. Jeszcze raz, błogosławiony, więc tak to przeczytajmy, błogosławiony, który przychodzi w imię Jahwe, błogosławimy wam z domu Jahwe. Czyli w jakim przyjdzie imieniu Jezus Chrystus? W imieniu Jahwe, oczywiście. W imieniu swego Ojca. Wszystko jest ku chwale Boga Jahwe. Oczywiście cała cześć dzisiaj i wszystko zostało poddane Synowi. Niebo, wszyscy w aniołowie, wszystko w niebie składa i oddaje cześć i hołd. Komu? Bogu i barankowi, taką samą, i tak ma być na wieki wieków. Wszystko zostało dane Jezusowi Chrystusowi jako Synowi Bożemu. Nawet Bóg Ojciec, Bóg Jahwe, nikogo nie sądzi, tak powiedział, ale nawet cały sąd oddał Synowi. Jak wiemy, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wszystko należy do Jezusa Chrystusa. Jest Bogiem, jest naszym Bogiem. Nie jest aniołem, nie jest archaniołem, Michałem, czy jakimkolwiek innym, którą na przykład uważają Świadkowie Jehowy albo badacze Pisma Świętego, czy też adwentyści. Uważają Jezusa jedynie za stworzenie. Stworzenie nie może odbierać dla siebie czci, chwały. A to, jak czytamy, zostało mu dane. I co ciekawe, proroctwo, które mówi o Jahwe, że przed nim zegnie się wszelkie kolano, znowu powtarza Paweł, że przed Jezusem Chrystusem zegnie się wszelkie kolano tego, co w niebie i tego, co na ziemi. Jeżeli Jezus Chrystus miałby być aniołem, stworzeniem, byłoby to bałwochwalstwo. A jak Biblia mówi, Bóg Jahwe jest Bogiem zazdrosnym, który nie dzieli się chwałą. Jezus Chrystus nie może być więc w żaden sposób aniołem, stworzeniem i jedynym, który stworzył Bóg Ojciec. Dlatego, że nigdy nie można było Mu oddawać czci i chwały. A ta, tak jak czytamy w objawieniu, ma być Mu na wieki wieków. Na wieki wieków. Cześć, hołd,
Błogosławieństwo Bogu oraz Barankowi na wieki wieków. O tym czytamy. Nie na 1000 lat. Nie na okres panowania mesjańskiego. Ale wciąż Jezus Chrystus, jak czytamy, jest poddany Ojcu. Wszystko robi dla Ojca. Tak? A Ojciec oddał wszystko Synowi. Kochani, tam nie ma rywalizacji. Tam jest poddaństwo. Tak jak żona ma być poddana mężowi, tak mąż ma być poddany głowie zboru, czyli Jezusowi Chrystusowi, a samą głową Chrystusa jest Bóg, Bóg Ojciec, Bóg Jahwe. Tak? Czyli Jezus Chrystus przychodząc, oczywiście jako Pan, On jest Panem wszystkiego, Królem Królów, Panem Panów, ale przychodzi w imieniu Ojca, w imieniu Jahwe. Jedno drugiemu nie zaprzecza, jedno z drugim się nie bije, nie kłóci. Tak? My dzisiaj oddajemy cześć, oddajemy chwałę Jezusowi Chrystusowi, ale wiele kręgów zapomina o Bogu Ojcu, o Bogu Jahwe. Z drugiej strony, wiele kręgów mówi cały czas o Bogu Jahwe albo Jehowie, zapominając o Jezusie Chrystusie, degradując Go, zniżając Jego rangę. Mamy Ojca, mamy Syna, mamy Ducha Świętego. Działają w jedności. Są jednym Bogiem. Czy się z tym zgadzasz? Ale wciąż Syn nie jest Ojcem, ani Duchem Świętym, ani Ojciec nie jest Synem, ani Duchem Świętym i tak dalej. Czy to mamy poukładane, kochani? Za kogo Ty uważasz Syna Człowieczego? Za kogo uważasz Jezusa Chrystusa? To jest najważniejsza rzecz. Tak? Bo znowu, jeżeli uważamy Jezusa Chrystusa za Boga, to wciąż to nie oznacza, że jest On Bogiem Jahwe, jest Bogiem Ojcem, chociaż jest tożsamy Bogu Jahwe. Jeszcze raz, na Nim spełniło się wiele proroctw, które mówiło o Jahwe. Dlatego, że jest Mu tożsamy. Tak, ja noszę nazwisko Broda, ale mam dwóch braci, Adama i Daniela. Wszyscy jesteśmy Broda, ale ja nie jestem Adamem ani Danielem, a Daniel nie jest mną ani Adamem. Czy to rozumiemy? W tym sensie. W tym sensie. A więc, moja droga, Jezus przychodzi w imieniu Pana. W imieniu kogo? W imieniu JHWH, w imieniu Jahwe czy Jehowa, jak wolisz. No, to samo mówili zresztą, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, gdy go uznali jako Mesjasza, którego później odrzucili zaraz, tak? Bo nie spełniał ich oczekiwań. Mateusza 21:9, gdy Jezus wjechał na oślicy do Jerozolimy, 21:9, a tłumy, które szły przed nim i za nim wołały: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. Jednak zaraz go odrzucili. Jezus mówi, że już mnie więcej nie zobaczycie, jeżeli nie powiecie tych samych słów: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Jahwe, w imieniu Pana. Tak? Bogiem Izraela kto jest? No Jahwe, tak? Ale czy Izrael nie należy do Jezusa Chrystusa? Tak krótko, ja rozumiem, że dla niektórych może być to ciężki temat, jeżeli ktoś pochodzi z kręgów Świadków Jehowy, czy Adwentystów, badaczy Pisma Świętego, ale tak to wygląda. Zobaczcie, pomimo tego, że Bogiem Izraela jest Jahwe, Bóg Ojciec, to jednak o Jezusie Chrystusie czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, 10 wersecie, o Słowie, Jezusie Chrystusie, był na świecie, a świat został przez Niego stworzony, ale świat Go nie poznał jako kogo? Jako Stworzyciela. Tak? Jeszcze raz. Był na świecie, a świat został przez Niego stworzony. Ale świat Go nie poznał. I teraz do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Do kogo przyszedł Jezus Chrystus? Do Izraela. I czytamy tutaj, że przyszedł do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli. Kto Go nie przyjął? Izrael. Tak? Także, kochani, to są wszystko rzeczy, które sobie musimy poukładać. Musimy sobie pokładać. Jezus Chrystus, zawsze o Nim tak czytamy, dlatego że jest tożsamy Bogu Jahwe, jest na tej samej pozycji, chociaż jest Mu podporządkowany. Tak jak małżeństwo tworzy mąż i żona. Czy ktoś jest mniejszy, większy? Nie, ale żona jest podporządkowana mężowi, a nie mąż żonie według Biblii. Czy teraz to rozumiemy? To jest jedno ciało, które się składa z dwóch osób, ale to żona jest podporządkowana mężowi, a nie mąż żonie. Ale są jednym ciałem, są jednym. Tak samo jest z Bogiem Ojcem, Jahwe, i z Jezusem Chrystusem. Chrystus nie jest Bogiem Ojcem, ale jest Mu podporządkowany, a Ojciec nie jest podporządkowany Synowi. Czy to rozumiemy? Na tym przykładzie
małżeństwa, najlepiej jest to zrozumieć. I hierarchii, że żona podporządkowana mężowi, mąż Jezusowi jako głowie zboru, a Jezus podporządkowany Ojcu jako swojej głowie. Dobrze, kochani. No i tutaj może jeszcze odczytam to proroctwo. Czas już nam dosyć uciekł. No ale trudno, tak to jest. Mateusza 23 rozdział. To jest to proroctwo, które zapowiada Jezus. A więc czytaliśmy, że przy wjeździe do Jerozolimy na oślątku Jezus powiedział, czy mówili mu błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, w imieniu Jahwe, tak? I to samo ma się stać. Jezus zapowiada proroctwo do Izraela za to, że go odrzucili jednak. Mateusza 23:39 Jezus mówi, mówię wam bowiem, odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, czyli Jahwe. To samo ma się stać. Ta sama zasada. Dobrze, teraz muszę trochę biec, bo nam uciekł czas. Róża, pytasz Marka, 7 rozdział 10-12. O co chodzi z tym, że nie mogli już nic zrobić dla swoich rodziców? Doczytamy kontekst, jeśli pozwolisz, od 5 rozdziału do 12. Marka, 7 rozdział. Jeżeli są, kochani, trudniejsze kwestie albo takie, które wymagają tłumaczenia, to ja to robię, dlatego też to czas zajmuje. Bo wystarczy coś powiedzieć krótko, ale pozostają pytania. I ja zawsze te rzeczy lubię wytłumaczyć. Nie tylko, rozumiecie, powiedzieć tak i koniec, ale pobudzić do myślenia, pobudzić do badania i tak dalej, bo to są ważne kwestie. Marka 7 rozdział, od 5 do 12. Znowu faryzeusze, tak? Zapytali go uczeni w piśmie i faryzeusze, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieumytymi rękami? Wtedy on odpowiedział, dobrze Izajasz prorokował o was, o budnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, ale ich serca daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. To jest wspaniały obraz dzisiejszych religii i chrześcijańskich wielu denominacji, katolickich i tak dalej, które pozostają tylko w swoich tradycjach, a z dala od prawdy biblijnej, od nakazów Bożych. Wy bowiem opuściwszy przykazania Boże, dalej mówi do nich Jezus, trzymacie się tradycji ludzkiej i obmywania dzbanków, kubków, wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Mówi im też, całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachowywać swoją tradycję. Możesz bowiem powiedział, czcij swego ojca, to jest ten moment, o który ty pytasz, Różo. I teraz kontekst mamy oczywisty, że oni przez swoje tradycje wszystko unieważniali, co Bóg mówił. I Jezus mówi, czytamy o prawie Bożym, czcij swego ojca, swoją matkę oraz kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć. Ale wy mówicie, a więc wasza tradycja przeciwko prawu Bożemu mówi, jeśli człowiek powie ojcu albo matce, to co powinieneś otrzymać ode mnie jako pomoc, to korban, to znaczy dar przeznaczony na ofiarę, będzie bez winy, czyli że nie musi mieć starania o ojca i matkę, bo to idzie na ofiarę, co tobie mogę dać. I nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla swego ojca albo matki, a więc ta część, którą on mógł pomóc ojcu i matce, daje na ofiarę, oni mówią, jest usprawiedliwiony. Wtedy to prawo Boże, czci ojca i matkę swoją, nic nie znaczy, nie trzeba im pomagać, pomimo że są biedni, że mają problemy finansowe. O to tutaj, kochany, chodzi, że nic więcej nie mogą zrobić do rodziców, no bo już nie mają nic więcej, bo to musiało pójść na ofiarę. Więc faryzeusze swoimi tradycjami, nakazami unieważnili Słowo Boże i nakazy Boże w tym, co do stosunku i dbania o rodziców. To słowo greckie, czci ojca i matkę, to słowo greckie ma dwojakie znaczenie. Jeśli chodzi o Boga, chodzi cześć, jeśli chodzi o rodziców, o człowieka, chodzi szacunek, ale taki głęboki, który tylko okazujesz na przykład rodzicom, tak? Ale nie jest to oddawanie czci tak jak Bogu. To tak na marginesie. By nie pomagać rodzicom, w podeszłym wieku mówili, że nie mogą ich wesprzeć finansowo, bo to, co mają, jest na ofiarę. Co było oczywiście kłamstwem, złamaniem prawa Bożego i Bożego nakazu, a oczywiście z tymi dobrami robili, co chcieli, niekoniecznie oddawali na ofiarę, tak? A więc całkowite złamanie prawa Bożego w imię swoich własnych tradycji. Dalej Różo pytasz, Marka 8:33, staram się naprawdę biec teraz. Pytanie, dlaczego Jezus nazwał Piotra szatanem? Marka 8:33. Od 31 wersetu, w ogóle kilkakrotnie się zdarzyło, że Piotr to robił w stosunku do Jezusa, aż Jezus mu powiedział te słowa.
I zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy, czyli Jezus, musi wiele cierpieć, zostać odrzucony przez starszych, naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i być zabity, a po 3 dniach zmartwychwstać. To, co mówiłem, Chrystus kilkakrotnie to zapowiadał swoim uczniom, a wciąż nie rozumieli. A mówił to otwarcie. Wtedy Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować. To jest właśnie brak zrozumienia i cielesne myślenie. Piotr mówi, lecz on odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów, zgromił Piotra, mówiąc, odejdź ode mnie, szatanie, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Więc pytanie, o co chodzi z tym, że nie mogli już nic... przepraszam, dlaczego Jezus nazwał Piotra szatanem? Moja droga, szatan to niekoniecznie ten szatan, jako zbuntowany pierwszy anioł, czyli szatan, diabeł. Słowo szatan, to mamy numer Stronga 4567, jak ktoś sobie chce sprawdzić, 4567, oznacza przeciwnik. I dlaczego tak powiedział Jezus w związku z Piotrem? Moi drodzy, on to robił kilkakrotnie, Piotr, nie rozumiejąc, cieleśnie rozumiejąc, powiedział, Panie, nic na Ciebie to nie spadnie, wejdź się tak, po prostu nie lękaj, ani nie mów głupot, moglibyśmy powiedzieć dzisiejszym językiem. W końcu Jezus powiedział, idź precz ode mnie, szatanie, czyli przeciwniku, bo nie myślisz jak Bóg, nie myślisz o tym, co Boże, ale co cielesne. Więc Jezus nie przyrównał Piotra do szatana, bo wcześniej, jak zobaczycie z kontekstu, wynika, że dopiero miał objawienie Piotr i uznał Jezusa za Mesjasza, za Syna Bożego i Jezus mówi, że na tym objawieniu zbuduje Kościół, że Tobie dam klucze królestwa, a za chwilę nazywa go szatanem. Rozumiecie? A więc nie chodziło o to, że Jezus nazwał go tym słowem z racji, że Ty jesteś od szatana, tego złego, zbuntowanego anioła, który dzisiaj tak dokucza, tylko mówi, jesteś przeciwnikiem. Na sposób cielesny działasz po prostu, a nie rozumiesz tego duchowo. A więc w tym kontekście, moja droga, tylko w tym kontekście znaczenia tego słowa szatan jako przeciwnik. Dalej pytasz już o Marka 9:39 po 41. Jak to odnieść do dzisiejszych czasów, jak ludzie wypędzają demony w imieniu Jezusa? Marka 9:39 po 41. Ale Jezus powiedział, nie zabraniajcie mu, nie ma bowiem nikogo, kto czyniłby cuda w moim imieniu i mógł tak łatwo źle o mnie mówić. Może jeszcze odczytam wcześniej, 38. Wtedy Jan powiedział do niego, byśmy wiedzieli, o co chodzi. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wypędzał demony, a nie chodzi z nami. Zabranialiśmy mu więc, bo nie chodzi z nami. Ale Jezus powiedział, nie zabraniajcie mu, nie ma bowiem nikogo, kto czyniłby cuda w moim imieniu i mógł tak łatwo źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto bowiem poda wam kubek wody w moje imię, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody. Więc jak to odnieść do dzisiejszych czasów, jak ludzie wypędzają demony w imieniu Jezusa? Dwie kwestie. Musimy zrozumieć, czy tak naprawdę ktoś wypędza dzisiaj demony, gdy mówi, że ktoś ma, nie wiem, demona, teraz, że mnie boli gardło, bo dużo mówię, to ktoś już wypędza demona gardła, ktoś ma gorączkę, to wypędzają demona gorączki, to nie są demony. Tak samo jak pies może być chory, dostać raka, nie przez demona. Tak samo człowiek, jesteśmy fizyczni i przekleństwem grzechu jest to wszystko, a nie demonów, działanie demonów. A więc rozróżnijmy to i też jeżeli ktoś uprze się, że ktoś ma demona i z niego wypędza tych demonów, w których de facto nie ma tych demonów, to jest też inna sytuacja. Pamiętajmy o tych słowach, bo oczywiście znowu ktoś może powiedzieć, że to są znaki działania Boga. Pamiętajmy o tym, że Jezus powiedział, że owym dniu, kiedy przyjdzie, wielu mu powie, Panie, Panie, czy w Twoim imieniu wypędzaliśmy demonów, nie czyniliśmy wielkich rzeczy, a Jezus mu powie, idź precz, czy odejdź ode mnie, nigdy Cię nie znałem. Czyli to nie było z racji działania Jezusa Chrystusa, tak? Powiedział, nigdy Cię nie znałem. A więc tak to wygląda. Egzorcyzmy katolickie na przykład często prowadzą do śmierci tego człowieka. Możesz sobie to sprawdzić, chociaż nie zachęcam, ale wielokrotnie to wielogodzinne, wielodniowe egzorcyzmy i prowadziły one niby do wyjścia złego, ale ta osoba umierała. No to jest całkowicie co innego niż widzimy za przykładem Jezusa czy apostołów, tak? Nagrywają tam niby głos tych demonów, to wszystko strasznie demoniczne i odradzam komukolwiek słuchania takich rzeczy, bo się wystawiacie na wpływ demonów. To tak trzeba powiedzieć, moi drodzy. Nie ma tam czego szukać.
Wielu innych wygania demony tam, gdzie ich nie ma. Tak powiedziałem, demon gorączki, gardła. Najwyraźniej osoba, która to robiła, uwierzyła w Jezusa jako Mesjasza. Ale jeszcze nie chodziła z Jezusem. Nie mamy dalej opisane, co się działo z tą osobą, ale ona uwierzyła, że Jezus jest Mesjaszem. Była okoliczność. Może ta osoba już chciała dołączyć, a był ktoś na jej drodze opętany. Słyszał, że robił to Jezus, że wypędza demony i w jego imię ten demon został wypędzony. Jezus był na ziemi, chodził na ziemi, była moc w jego imieniu. Czy dzisiaj są wypędzane demony w imieniu Jezusa Chrystusa? Owszem, oczywiście, ale jeszcze raz, nie za każdym razem, gdzie jest to mówione, jest to w ogóle działanie, jest tam demon. Tak jak wiecie, wiele dzisiaj kręgów charyzmatycznych, jeszcze raz, zawsze do nich dojdziemy w każdej kwestii, wyganiają cały czas jeden z drugiego demona. Słuchajcie, no, jak to określić? Także tak bym ci powiedział, moja droga. Katolicy też wyganiają demony, tak jak mówię, ale tam się to kończy śmiercią, wycieńczeniem tej osoby, a więc o jakim wygonieniu demonów my tu mówimy. Oni nie mają, że to robią, ale Jezus im powie jeszcze raz, nigdy was nie znałem. Co nie znaczy, chcę to podkreślić, że nie jest to możliwe, oczywiście, że jest to możliwe dzisiaj również, ale opętanie przez demonów jest dzisiaj bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie, a przypisywanie czegoś demonom bardzo częste. Michał, pytasz, Marka 7,33. Dlaczego podczas uzdrawiania Jezus czasem czyni tak jak w Marka 7,33, a innym razem uzdrawia, wypowiadając tylko słowa? A więc jest to znowu ten moment, gdy Jezus splunął, zmieszał. Witaj, Mariolo Korsak, witaj. Zrobił błoto, nałożył na oczy, czy włożył do ucha, dotknął języka. A więc pytasz to samo co Arek, dlaczego podczas uzdrawiania Jezus czasem czyni tak, a innym razem uzdrawia, wypowiadając tylko słowa? To dokładnie to, mój drogi, co powiedziałem Markowi. Dalej pytasz Marka 8, 22-26. Dlaczego w tym fragmencie Jezus musiał dwa razy dotykać ślepego, aby go całkowicie uzdrowić i dlaczego zabraniał mu wchodzić do wsi? Część A, dlaczego musiał dwa razy dotykać ślepego, to wytłumaczyłem na przykładzie tego, że umysł, mózg musi się przyzwyczaić, interpretować obraz, który wpada przez oko. Tak, to już opowiedziałem. Jeśli chodzi o część B, dlaczego zabraniał mu wchodzić do wsi i nikomu z miasteczka o tym nie mów, tak samo Jezus czynił to też w innych miejscach, na przykład Marka, zobacz, 5,43. Wtedy przykazał im surowo po zmartwychwstaniu córki Jaira. Wtedy przykazał im surowo, aby nikt się o tym nie dowiedział. I polecił, aby dano jej jeść, oraz chociażby tutaj Marka 7,36. Wtedy im nakazał, aby tego po uzdrowieniu ślepego, aby tego nikomu nie mówili, ale im bardziej im nakazywał, tym bardziej to rozgłaszali. Pan Jezus decydował tak samo, jak w momencie, w jaki sposób uzdrowi, decydował, co ma być rozgłaszane, a co nie. Ze względu na czas. Na przykład, by za wcześnie to wszystko nie poszło, w moment jego oskarżenia i zabicia, kiedy jeszcze na przykład nie wypełniły się wszelkie proroctwa i wszystko nie zrobił, czego miał dokonać. Więc Jezus o tym decydował. Chociaż, tak jak widzicie, ludzie i tak swoje robili. Tak? Albo były pewne miasta, w których nie było wiary w Niego i mówi, tutaj nie mówcie o tym. Bo to miejsce nie jest godne. Tak? I tak wtedy, czy ktoś z uzdrowionych to powiedział, czy nie, i tak nie wierzyli. Tak? Więc jeszcze raz, Jezus decydował, Pan Jezus, o tym, co ma być rozgłaszane, a co nie, ze względu na czas albo niewiarę danej wsi czy też miasteczek. Wcześniej Jezus, zobaczcie, mówił, nie mówcie o tym, że jestem Mesjaszem, ale już jak gdy wjeżdżał na osiołku, tak, no to już nikomu nie zabraniał mówić Hosanna, Synu Dawidowy, czyli Mesjaszu, tak, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, co mówiliśmy. Więc czas, Jezus o tym decydował, po prostu. Kontekst możemy też przeczytać króciutko. Marka 8 rozdział, werset od 10 do 13. Właśnie to też troszkę mówiłem. Zaraz też wsiadł do łodzi ze swoimi uczniami. I przybyli w okolice Dalmanuty. Wtedy nadeszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać. A wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. Czyli
faryzeusze, którzy nie wierzyli, ale tylko wystawiali go na próbę. On zaś, westchnąwszy głęboko w duchu, powiedział: dlaczego to pokolenie żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że żaden znak nie będzie dany temu pokoleniu. I opuściwszy ich, ponownie wsiadł do łodzi, przeprawił się na drugą stronę. W innej Ewangelii ma powiedziane, że żaden znak oprócz znaku Jonasza, czyli tak jak Jonasz był martwy 3 dni, czy był we wnętrzu ryby 3 dni, tak Jezus będzie martwy we wnętrzu ziemi. Tak? Ale właśnie ze względu na ich niewiarę, że nie przyjęli Jezusa jako Mesjasza, powiedział nie. Nie? Dlatego też czasami mówił, by tego nie rozgłaszać, chociaż i tak się to rozgłaszało. Także tak to wyglądało. Jezus o tym, Pan Jezus o tym decydował. Dobrze. No już jeszcze mamy 2 pytania, moi drodzy. Michał, pytasz dalej. Super. Marka 9, rozdział 11-12 werset. Pytanie, co Jezus miał na myśli, że przyjdzie Eliasz i wszystko naprawi. Więc Marka 9, rozdział. Marka 9, 11, 12. I pytali go, dlaczego uczeni w piśmie mówią, to jest zaraz po schodzeniu już z góry Tabor, gdy mieli widzenie Jezusa przemienionego w fale i widzieli Eliasza i Mojżesza. To jak schodzili, no to właśnie się pytają. I pytali go, dlaczego uczeni w piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz. A on mi odpowiedział istotnie, najpierw przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi. To pytasz, a jak jest napisane o Synu Człowieczym, czyli Jezusie, że musi wiele cierpieć i za nic być poczytany. Znowu Jezus mówi o tym swoim cierpieniu, by im pokazać, kim jest na marginesie. No i pytanie, co Jezus miał na myśli, że przyjdzie Eliasz i wszystko naprawi? Otwórzmy sobie najpierw Malachiasza, 4 rozdział. Malachiasza, to trzeba się nakartkować. No. Księga przed Mateuszem. Malachiasza 4, 5, 6 werset. To jest proroctwo, tak? Oto poślę wam Eliasza proroka, zanim przyjdzie ten wielki, straszny dzień Pana. I tutaj masz powiedziane, o co chodzi z tym, że wszystko odnowi. On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę. A więc to proroctwo mówi o tym, że Izrael ma być nawrócony, tak? Że ktoś przyjdzie przed Jezusem Chrystusem, który nakłoni ich serca, tak? Z powrotem do Pana. Dlatego chrzest Janowy był ku pokucie, ku przyjęciu Mesjasza, tak? Tylko ku temu, dlatego jeszcze musieli wziąć inny chrzest, tak? Chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Na przyjęcie Ducha Świętego, ale chrzest Janowy był ku pokucie tego narodu. Wszystko naprawi, bo zwróci właśnie serca ojców ku synom, jak tu czytamy. Oczywiście tym zapowiedzianym Eliaszem nie był sam Eliasz, ale był nim Jan Chrzciciel. Potwierdza to sam Pan Jezus. Zobaczmy Marka 9, rozdział, 13 werset. Jan Chrzciciel przyszedł w duchu Eliasza, to znaczy co, reinkarnował się? No nie, to nie nauki wschodu. Przyszedł w duchu Eliasza, bo Eliasz również nawracał Izrael do Pana. W tym duchu przyszedł Jan Chrzciciel, bo nawracał serca synów Izraela do Pana. Chrzcił ich ku pokucie. Tylko w tym kontekście, moi drodzy. Jak sobie powiemy, absolutnie Jan Chrzciciel nie był Eliaszem, ale przyszedł w duchu Eliasza i do tego go przyrównał Chrystus. Marka 9,13. Ale mówię wam, że Eliasz już przyszedł, mówi Jezus, i zrobili z nim, co chcieli, jak jest o nim napisane. Czyli z Janem Chrzcicielem obcięli mu głowę, jak wiemy. A więc tutaj jak najbardziej Chrystus przyrównuje Jana Chrzciciela do Eliasza. Dalej w Mateusza również Jezus to mówi. Mateusza 11, rozdział, wersety od 12 do 14. A od dni Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Bo wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie, to przyjąć, on jest Eliaszem,
który miał przyjść. Tutaj mamy już niedwuznacznie, że Jezus mówi, że Eliaszem tutaj jest Jan Chrzciciel. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, nie, że jest to wreinkarnowany Eliasz, tylko w duchu. I zaraz sobie to powiemy. Łukasza, pierwszy rozdział. Dobrze te kwestie, kochani, rozumiemy, bo czasami ktoś ma z tym problem. Mówi, jak w duchu Eliasza? Co to znaczy? To, co Eliasz się reinkarnował w Jana Chrzciciela, to rozumiecie, to są nauki wschodu. My nie wierzymy w żadne reinkarnacje. Jest to coś niemożliwego, pogańskiego i nieprawdziwego. Tak? Łukasza, pierwszy rozdział, wersety od 14 do 17. Będzie to dla Ciebie radość i wesele i wielu będzie się radować z Jego narodzin. Tutaj mówi anioł o narodzinach Jana Chrzciciela i jego ojcu, Zachariaszowi. Będzie bowiem wielki o Janu Chrzcicielu w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju. Zostaje napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. I teraz i wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga, zgodnie z proroctwem. On bowiem pójdzie przed Nim w duchu i w mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy. Przyjdzie w duchu i mocy Eliasza, zapowiada anioł. Ale to tłumaczy, bo zwróci serca ojców ku dzieciom. Tak, czynił to Eliasz. Opornych ku roztropności sprawiedliwych. To jest spełnienie tego proroctwa z Malachiasza, które czytaliśmy. No i samo przeświadczenie i dowód, że sam Jan Chrzciciel mówi o sobie, że nie jest Eliaszem. To żebyśmy wszystko sobie połączyli, że tu nie chodzi o to, że Jan Chrzciciel był Eliaszem, ale działał w jego duchu. W jego duchu, bo nawracał synów Izraela do Boga. Jana pierwszy rozdział, wersety od 19 do 23. A takie świadectwo Jana, gdy Żydzi posłali z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś. Do Jana Chrzciciela i wyznał, a nie zaprzeczył, ale wyznał, ja nie jestem Chrystusem. I pytali go, kim więc jesteś? Jesteś Eliaszem? A on powiedział, nie jestem. A oni, jesteś tym prorokiem? Odpowiedział, nie jestem. Także bardzo wyraźnie, kochani, widzicie, połączcie sobie to wszystko, kropki, macie pełny rysunek, pełny obraz. Jeszcze Izajasza, 40 rozdział, 3 werset. Głos wołającego na pustyni, to jest właśnie o Janu Chrzcicielu, on sam sobie to powiedział. Ja jestem głosem wołającego na pustyni, tak? Z proroctwa z Izajasza. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Pana, prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. No i ostatnie pytanie dzisiaj, kochani. Michał, Marka 9,49. Co to znaczy, że każdy ogniem będzie osolony? Czy może to nawiązywać do 1 Piotra 1,7 oraz 1 Koryntian 3,12-13? Najpierw sobie przeczytamy ten Marka 9,49. Każdy bowiem ogniem będzie posolony i każda ofiara solą będzie posolona. Dalej czytamy, dobra jest sól. Lecz jeśli sól przestanie być słona, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Twoje pytanie, co to znaczy, że każdy ogień będzie posolony? Czy może to nawiązywać do 1 Piotra 1,7 oraz 1 Koryntian 3,12-13? Więc odczytajmy sobie 1 Piotra 1,7. Od razu Ci powiem tak. Poprawnie myślisz, mi drogi, i odnosi się to między innymi do tych wersetów, które cytujesz. 1 Piotra 1,7. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel, to sobie też odczytamy, zapowiedział, że on tylko chrzci wodą, ale po mnie przychodzi ktoś większy. On będzie chrzcił was duchem i ogniem. Każdy z sług Chrystusa jest chrzczony ogniem. Nie jest to znowu, jak charyzmatycy twierdzą, Duch Święty, że mamy po prostu cuda, różne rzeczy, tak oni sobie tam tłumaczą. Chodzi o to, że każdy z nas jest uświęcany w duchu. Nie możesz grzeszyć, nie możesz robić to, nie możesz robić tamtego. Rodzina cię odrzuca. Wiele rzeczy się dzieje, to jest wszystko chrzest w ogniu. Tak? Każdego z nas to dotyczy. Jeżeli ktoś nie jest prześladowany przez rodzinę, czy jakkolwiek, to
musi się i tak uświęcać. To i tak jest palące w życiu, gdy się porzucać to i tamto. Nie możemy być częścią tego świata, nie możemy iść za ciałem, za pożądaniem ciała. Każdy z nas to posiada i musiał to uśmiercać. To jest chrzest w ogniu, bo to pali, to jest wypalające. Duch Święty nas uświęca. To jest chrzest w ogniu, a nie, że w ogniu chrzest, to jest chrzest Ducha Świętego, czy jakiekolwiek znaki, cuda się przez nas dzieją. Dobrze? To, że Jezus chrzci ogniem, Mateusza, 3 rozdział. Aha, jeszcze ten 1 Koryntian, może tak. Jeszcze o to pytasz. 1 Koryntian 3, 12, 13. A czy ktoś na tym fundamencie buduje, albo jeszcze od 11. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy, dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Tak? Więc przecież prześladowanie przez dzisiaj, jeśli chodzi o życie nasze na ziemi. Czy dzieło, które budujemy na Chrystusie, wydaje owoce? Czy kolejni przychodzą do Chrystusa? I ogień to próbuje, bo jeżeli to robimy, przychodzi prześladowanie i my to puszczamy, nie robimy tego, to tak, nie budowaliśmy na Chrystusie. Czy to rozumiecie? Ogień w naszym życiu próbuje nas, pokazuje, kim jesteśmy, jaką glebą, jakim rodzajem gleby jesteśmy, to sobie też tutaj przeczytamy za chwilę. Tak to, kochani, wygląda. I teraz... Jezus chrzci ogniem, Mateusza 3 rozdział. Ile już mamy? Już będziemy kończyć, kochani. Mateusza 3 rozdział. Jedenasty, 12 werset. Ja was chrzczę wodą, mówi Jan Chrzciciel, ku pokucie. Więc to był jeszcze raz znaczenie chrztu Jana Chrzciciela było tylko dla Izraela ku pokucie. Nastawieniu ich serc, ojców do synów i tak dalej, jak czytaliśmy, przygotowanie na Mesjasza, tak? Pokuta za swoje grzechy. Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy, czyli Jezus Chrystus, ode mnie. Nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I dalej czytamy, o co z tym ogniem chodzi. Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko. To jest wyczyszczanie tego, kto jest godny, kto jest niegodny. Bo jeżeli jest ucisk w twoim życiu, on tobie sam pokaże, czy ty jesteś godny. Czy ty miłujesz Chrystusa, czy w obliczu prześladowań nawet oddasz za Niego życie. Albo rodzina cię porzuci, jakkolwiek. I czy wciąż będziesz przy Chrystusie. To jest to czyszczenie swojego klepiska, bo wielu zostało powołanych, ale niewielu wybranych. To jest czyszczenie klepiska. Każdy dostał szansę. Każdy może przyjść do Chrystusa, obojętnie jakim był grzesznikiem. Ale Jezus czyści, to wytapia jak złoto w ogniu. Bo to ma być złoto. A nie każdy jest, staje się tym złotem. Tak? Ma swoje wiejadło i w ręku wyczyści swoje klepisko i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Tak? Chrzest ogniu prześladowania Mateusza 5,11. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Nie jest to palenie? Nie jest to bolesne dla nas? Ogień oczyszcza. Jesteśmy uświęcani przez ducha. To, co mówiłem, 1 Piotra, 4 rozdział. To jest to wypalanie, tak, nas przez Ducha Świętego, przez Boga. I ty sam widzisz, czy ty jesteś godzien, czy nie. Po prostu, to jest tak proste, kochani, że my sami wiemy i decydujemy o tym, czy dalej do tego punktu i czy dalej idę za Chrystusem. Już wszystko straciłem, a dalej pali i pali. To jest to. Ludzie chcą wielu tylko brać. Oni przychodzą do Chrystusa, bo życie wieczne i wiele darów, a gdy się przychodzi jakieś prześladowanie, się gorszą, odchodzą. To jest cały czas to, o czym mówimy, kochani. Wąska ścieżka, ciasna droga, kto nie bierze krzyża, nie jest mi godzin. Tak, to jest ten ogień. 1 Piotra, 4 rozdział, od 12 do 19. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi,
który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście. Tu jest cały czas ten ogień, o którym Piotr mówi, wymienia, co jest częścią tego ognia. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca. To nie o taki ogień chodzi, tak? Albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, czyli należący do Chrystusa, niech się nie wstydzi. Niech raczej chwali Boga z tego powodu. Nadszedł bowiem czas, to jest to wypalanie, co powiedziałem, oddzielanie tego pszenicy od plew, tak? Do swojego spichlerza Chrystus ogniem to oddziela. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? Ponieważ sprawiedliwy z trudnością, zwróćcie uwagę na to, będzie zbawiony, bo to jest właśnie to. Ty sam dobrze o tym wiesz, gdzie stoisz, na czym stoisz, co robisz. Wszystko jest obnażone. Ja teraz do ciebie mówię, to jest obnażone i ty widzisz teraz, jeżeli jest coś w twoim życiu nie tak, ty to widzisz. I to jest bardzo proste, kochani. Ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny grzesznik. Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze Jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc. Jana 15:20, już końcówka. Mi się pies dobija do drzwi, ale jeszcze musi poczekać. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem, sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać. Jezus nam obiecał, w cudzysłowie, ten ogień. Jest on częścią każdego z nas, gdy obstajemy przy prawie Bożym. Tracimy albo rodzinę, albo znajomych, albo wiele innych rzeczy się dzieje, tak? 2 Tymoteusza 3:12. Tak i wszyscy, którzy chcą, z podkreśleniem wszyscy, tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Oczywiście powiesz, ale ja nie mam żadnych prześladowań, mnie rodzina już rzuciła, to super, pięknie, ale wciąż musisz walczyć z swoim ciałem i Chrystus cię oczyszcza. Jeżeli się tam nie poddasz, no to skończysz tak, a nie inaczej, tak? Także to jest... To są wszystko doświadczenia dla nas, tak czy inaczej. No i przykład osiewcy już na sam koniec. My sami możemy, kochani, poznać, jakim typem gleby z przypowieści Jezusa osiewcy jesteśmy. Tak to wygląda, kochani. Mateusza 13 rozdział, wersety od 18 po 23. Wysłuchajcie więc przypowieści osiewcy, gdy wytłumaczenie Jezusa. Gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły, porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze. A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk, a więc wszelaki ogień, albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i łuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny. A posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jeden stokrotny, inny sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inny trzydziestokrotny. I to tyle, kochani. Bardzo wam dziękuję za te 2 godziny. Za tydzień, kochani, ostatnie rozdziały Ewangelii Marka. Od 12 do 16, a potem przechodzimy do Ewangelii Łukasza, tak jak powiedziałem, ostatnia synoptyczna Ewangelia, a zostaje nam potem wspaniała Ewangelia Jana. To będą dodatkowe kwestie do omówienia, już się cieszę na to. A dzisiaj wam dziękuję i jeszcze schylimy swoje czoła oczywiście w modlitwie, by podziękować naszemu niebiańskiemu Ojcu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Skupmy więc swoje głowy w modlitwie.
Ojcze nasz, niebiański Stwórco, bardzo Ci dziękujemy, że byłeś z nami swoim duchem, że zawsze wierność jest w słowach Jezusa Chrystusa, tam gdzie jest dwóch albo trzech w moim imieniu, tam ja jestem wśród Was swoim świętym duchem, a więc dokładnie to rozumiemy. Chrystus nie przechadza się wśród nas, ale jest z nami duchem. Dziękujemy za to słowo, które nam dałeś, że nikt nas nie zwiedzie, jeżeli rzeczywiście będziemy trwać w prawdzie biblijnej. To też robimy, karmimy się tym, pomagamy innym zrozumieć Słowo Boże, bo nie wystarczy tylko mówić o Jezusie, ale trzeba wychowywać ludzi duchowo, prowadzić ich, bo zamieszanie jest ogromne, jeśli chodzi o chrześcijaństwo w dzisiejszych czasach. Tylko prosimy Cię, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, byś nas strzegł, byśmy byli gotowi, byśmy byli oczyszczeni na przyjście Pana, gdyż inaczej zostaniemy pozostawieni. Jest to trudne. Jest to walka, jest to wąska droga, ciasna brama, nie inaczej. Każdy z nas się o tym przekonuje, ale jest to jedyna droga. Jedyna droga, tą drogą też jest Jezus Chrystus, jest bramą owiec. Musimy więc należeć do Chrystusa, modlić się do Chrystusa, rozmawiać z Chrystusem, dziękować Chrystusowi, oddawać Mu cześć tak samo jak Tobie, Ojcze, dlatego, że dopiero wtedy Ty nas umiłujesz. Nigdy jednak, Ojcze, nie chcemy zapominać, że Ty jesteś nad wszystkim, bo według zasady zwierzchnictwa, że głową Chrystusa jest Bóg. Chcemy więc to wszystko dobrze rozumieć, dobrze nauczać innych, drogi nasz Ojcze. Żywimy wielką miłość do Ciebie za zbawienie, żywimy wielką miłość do Jezusa Chrystusa za zbawienie, które przyniosło nam Jego życie. W Nim jest zbawienie, dlatego, że On nosi Twoje imię, dlatego, że Ojcze, Ty i Syn, Duch Święty jesteście jednością. Pomóż nam należycie wszystko rozumieć, byśmy wzrastali w prawdzie, a nie mieli cały czas mętlik i ból głowy, ale byśmy odpowiednio przez Ducha Świętego wszystko pojmowali. Bardzo to prosimy, prosząc również o błogosławieństwo dla tej grupy, Ojcze, dla każdego członka tej grupy, byś im dopomógł, Ojcze, swoim świętym duchem, obojętnie w jakich są problemach, byś ich wspierał, byśmy również traktowali siebie jako społeczność braci i sióstr, byśmy siebie wspomagali w każdy możliwy sposób, w zależności od potrzeby. Ojcze, przyjście Jezusa Chrystusa jest bardzo, bardzo, bardzo bliskie. Nie możemy nic innego zrobić, jak skupiać się na Słowie, skupiać się na Chrystusie i skupiać się na sobie, na braciach i siostrach, gdyż samemu na pewno nie damy rady. Ty stworzyłeś zbór, jesteś Panem zboru, nasz Panie Jezusie Chrystusie, jesteś głową zboru, a my jesteśmy Tobie podporządkowani. Prosimy Cię więc, by zawsze i wszystko w naszym życiu działo się zgodnie z wolą Boga, byśmy mogli zostać nazwani świętymi Najwyższego, byśmy na wieki wieków wyprali nasze szaty w Twojej krwi, nasz Panie, w krwi baranka. Za to wszystko dziękujemy i swoje prośby składamy, zasyłamy przed Twoje święte oblicze, Ojcze, w imieniu Pana naszego, świętego Zbawiciela, miłość naszego życia, Jezusa Chrystusa. Amen. Bardzo Wam dziękuję, kochani, i do zobaczenia.